Że mikrofonu nie podłączyłem. O tak. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W sensie tego interfejsu nie podłączyłem, a do tego jest dopiero podłączony mikrofon i tak dalej. Teraz już wszystko powinno być jak należy, jak trzeba, mam nadzieję. Gorąco znów jest, masakra. To znaczy powiem wam tak, jak siedzę sobie w tym pokoju i tak są pogaszone lampy i okno i żaluzje są otwarte nawet i w ogóle wszystko, to jest nawet normalnie, nawet fajnie. A jak tylko ogarnę te lampy, to wszystko i zasłonię żaluzję, co dziwne, bo akurat teraz słońce ma mniejsze pole do popisu, no ale nieważne, jest po prostu nagle 38 stopni, no. Coś niesamowitego. Przerąbane. Ale dobra, nieważne. Witam bardzo serdecznie. Kontynuujemy Gotika na padzie, Gotuka na pudzie. No i miejmy nadzieję, że jakoś to pójdzie dalej, nie? Nie było tak źle wczoraj, jeszcze się będę przyzwyczajał na pewno. Dobra, stop, muzyka, nieważne. Jeszcze się pewnie będę przyzwyczajał, ale mimo tego, no, muszę przyznać, że nie gra mi się najgorzej. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek będę grał w ogóle w Gotika na padzie. To jest strasznie głośne. Ale dobra, nieważne. To jest ten sam save. Odpalmy go od razu. I nie dość, że właśnie będę grał w tego Gotika na padzie, to jeszcze na dodatek powiem, że mi się nawet nieźle gra, nie? To już jest w ogóle jakaś totalna masakra, ale no idzie jakoś grać, szczerze mówiąc, na tym. Może by się nikt nie spodziewał, ale no patrzcie, no kurczę, śmiga jak na myszce prawie. Na pewno szybciej niż na klawiaturze. Chyba. Na klawiaturze było, czekajcie, trzymam A, nie, trzymam Q. A teraz na padzie. Jest szybciej, jest lepiej. Nawet szybsze obroty, bo można sobie to czułość ustawiać. Na dobry początek streama. Pozdro 3 złote. Dziękuję bardzo, Włodzimierzu. Pozdro 3 złote.
Spoko, spoko. Kurczę, Włodzimierz pierwszy dzisiaj, jeżeli chodzi o jakieś tam teoretyczne wyścigi, nie? Nie wiem, tam... To jest trochę dziwne, nie? Nie mówię, żebyście się tam ścigali, to nie jest ważne, ale czasem... Co ona taka wysoka? A, jest wyżej po prostu. Pff. Ale czasem się tu lubicie pościgać, więc tym razem Włodzimierz wygrywa. Dobra robota, że znowu musiałeś to zrobić. To zrobić, czyli co? Witam ciebie i wszystkich. No siema, S. Cześć, Hasarel. Nie zdążyłem do fryzjera. No i co, i nie obcięli cię? Tylko dlatego, że przyszedłeś troszeczkę później i nie mogłeś się po prostu ustawić do kolejki? Okej. O, shit. Myślałem, że tu wejdę. Dobra, nie przedłużajmy jakoś tak bardzo tego wstępu i tego wszystkiego. Co my tutaj mieliśmy robić? Chyba pójść mniej więcej po dostawę do Baltrama, a potem wydać na górę, jak już zrobimy to zadanie. Czyli robimy sobie tak, że idziemy mniej więcej no, do farmy Akila normalnie. Ogarniamy tam banditen. Dzięki Mikce, mam nadzieję, że Mikce? Janusz Korwin Mikke. Że Mikka nam to tam pomoże ich ogarnąć, oczywiście. Może nawet się uda doświadczenie zebrać, ale jeżeli nie, to nie będę nawet wczytywał, trudno. No i odbierzemy paczkę, oddamy Baltramowi, a potem powiemy Andrze, że kurczę, nie zła rzeźnia, ale gildię złodzieje tutaj mamy. Ja cię nie podpuszczam, ale nie ogarniesz na streamie Ringa 2.0 z klikbaitowym tytułem. Nie ogarnę, bo raz, że wiadomo kto to teraz nagrywa, to po pierwsze, nie miałbym żadnego podejścia, szans i głupio by było to jakby w pewnym sensie marnować. Po drugie, no Gothic 2 teraz leci, a Returning no też w esencji jest tym Gothiciem 2, nie? No, może bez przesady, ale... czekaj, nie tak szybko! Ale jest! Samotna wędrówka może się dla ciebie źle skończyć. To niebezpieczne okolice. Skąd idziesz? Szybciej niż powiadomienie pokazało ci się na stronie głównej. No to kurczę, nieźle. Ale no te powiadomienia właśnie mają trochę problem czasem. Z miasta. Proszę, proszę! I zapuścimy proszę, się proszę. Tutaj, Mika powinien być paladynem. Domu? Co to za straszliwe niebezpieczeństwo? Co to za straszliwe niebezpieczeństwa? Wiele rzeczy. Założę się, że będziesz krzyczeć o pomoc. Możemy się założyć. Przypuśćmy, że będę potrzebował. Jestem skromnym sługą naszego króla. Jednak skoro stawiasz sprawę w ten sposób, na początek... Tomkarz, witam. Jako, że jest czemu dzisiaj nie? Międzynarodowy Dzień Miłości. Wspaniale. To chciałbym naprawdę? Wam wszystkim powiedzieć, że was kocham 3 złote. No to bardzo ładne wyznanie. Dziękuję bardzo. Taki... Na razie bardzo się cieszę. Powiedziałbym, że ja ciebie też, ale nie wiem, może dziewczyna moja to ogląda i trochę może być dziwnie. No ale nieważne, dobra, dawać wilksy. A i potrzebuję też jakiejś broni dwuręcznej, czyli gdzieś tam do najemników powoli też trzeba będzie iść. Uwaga, bo to już są normalne wilki, to już nie są przelewki. Chowaj to. Kurde, i tak się zastanawiałem, ale chyba zostaniemy mimo wszystko. Nie pamiętam dlaczego, nie mam teraz wyjaśnienia, ale chyba zostaniemy czeladnikiem u Harada. Zastanawiam się właśnie dlaczego. Bo wczoraj wieczorem, jak nie mogłem spać, to o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie u Harada. Tylko nie mam wytłumaczenia, kurde. No nie wiem, naprawdę, przepraszam, ale jakoś tak dziwnie wyszło i dziwnie się złożyło, ale no tak sobie myślałem. Kurde, czemu nie mogę tutaj wskoczyć po prostu, halo. Proszę tu wleść, jak normalny, porządny. A w sumie to nie tu, jeszcze dalej. Obywatel. Nie, no dobrze, tam gdzieś chciałem iść. Pytanie, czy w tej jaskini w zwykłym Gothicu 2 też jest ork, czy nie? Cześć X-Ray, siema Maniek. Dialog z Jorą, pamiętaj. To znaczy? O co chodziło z tym dialogiem z Jorą? Odświeżcie moją pamięć w tym momencie. Do której stream? Może do 22, coś takiego. Tu powinien móc wskoczyć. Tak, to wyciągnę broń. O, da się tutaj. Bardzo łatwo. To był jakiś fajny miecz. Krótki miecz straży też może być... Znaczy fajny pierścień. Krótki miecz straży też może być dobry. No, jest... O, fajnie, bo tutaj bardzo mało siły wymaga, nie? Ale jest krótszy, więc bez sensu. To nie, to nie, to nie. Jakieś 2 fajne pierścienie. Mocy, premia do siły plus 5. To jest warto zauważyć. Kamiennej skóry i... Ochrona przed bronią 5, a tutaj jest przed strzałami. Czemu nie mogę tego założyć? Halo. Moment. Od kiedy to w zwykłej dwójce? Dało się założyć tylko jeden pierścień? Co? Ej, tak było? Naprawdę? Jak ja tego nie pamiętam teraz w ogóle? Czy to Gothic na PS4 Pro? Tak, dokładnie, no mam pada przecież w ręce, a co?
Cześć Damian, cześć Mr. X. Nie, naprawdę nie pamiętałem tego. Serio, jeden pierścień tylko się dało założyć. No nie mogę tego kliknąć. A kontrolem też próbowałem, tutaj myszką. Nic. What the fuck. Albo jeden, albo drugi. No dobra, to dodam 5 siły, już niech będzie tam. Obrona... To wywalę ten pierścień najlepiej. Obrona mi tam jest do niczego nie... Ultra mega ciekawostka. Nie, no nie pamiętałem tego, naprawdę, no. Nawet... bym się nie zastanawiał, że takie coś... No wiem, że pasów nie było, no to okej. Okay. Tego slota jakby nie ma, ale... Że w Nocy Kruka raz, że dodali pasy... Jako kolejny slot na jakieś bonusy... To jeszcze dodali drugi slot na pierścień wtedy? Kurde, no nie? Masakra, kto by to wiedział? Jak ten Bjorn to zaprogramował? Siema, Psimek. No właśnie nie wiem, kurczę, pieczone. Tam coś chyba jeszcze pisałeś na fejsie, ale to już ci nie odpisałem, no bo jak widzisz, tutaj live'ik się zaczął i ciężko. No nieźle, nieźle. Mit. To niezłe mity. Nie no, kurde. A to ciekawe, czy w tym modzie przerabiającym Gothica 2 na... Znaczy Gothica Noc Kruka na zwykłą dwójkę, o, jest taki mod. Czy tam też ogarnęli to tak, że tylko jeden pierścień można założyć? Czy nie? Ej kurde, robią mi jakiegoś rape'a, poczekajcie. Są zwykli krwiopijcy, powinien ich z łuku zabić w sumie. Ja kurczę, wbiłem procenty do dwuręcznej i nie mam dobrej broni, żeby w ogóle nią się posługiwać. Tak to już bym zabił dawno pewnie, bo weszły te ciosy lepsze. Dobra, elegancko. Jakoś poszło. Nie mam żadnej kompletnie, ani nawet jakiejś zardzy. Mam kill off. Nie jest to głupie, no bo bijemy sobie tak. No dobra, zobaczę. Może będzie fajnie. Myśl nasuwa... Ej, a o co chodzi z myśl nasuwa się sama? Bo ja tego akurat nie kojarzę. No mit obalony czy coś tam to wiadomo, ale takie coś. Cześć pan Trodor. Tomkesz, znowuż. Tomkesz, Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości miało być. Więc się poprawiam, 3 złote. No to wirtualnej, czyli takiej nieprawdziwej, no bo wiadomo, świat wirtualny. To też, no to dobra, to nawzajem Tomkesz w takim razie już teraz mogę powiedzieć. Myk. O, i teraz dostał się kierę, dobrze. Dawaj mi tu jeszcze te beziki. Tu krwiopijcas, one archie, tak? Co? Krwiopijcas. Cześć Menefe. To jest Bloodfly. Bloodfly, czy jakoś tam się to czyta. No co ty robisz, goblins? No ty, co za... Zabij to. Czekajcie, bo nie umiem synchronizować ataku. Najgorsze w tej broni dwuręcznej jest to, że krok w tył trwa tak bardzo, bardzo długo. To jest taki lag. Niczego tu nie znajdę. Dodatkowo, że szok. Nie to? Dzięki za suba. Czy wbijemy dzisiaj 200 subów? Może, znaczy do 200, do 12200. Możliwe, że się uda. A 128 teraz mam, to na spokojnie mogę siupnąć sobie taką jedną. Kurde, zawsze źle wciskam. Dobra, tam byłem. Tu trzeba najpierw ogarnąć, że jest jakikolwiek problem. Duże muchy tam latają. Duże. Chyba od Gotablo. Aha, czyli to mity i tak dalej to... To jest wszystko od niego, w sensie te teksty, które tutaj mówicie. No spoko, okej. Dobrze wiedzieć, żeby tutaj być na bieżąco ze wszystkim, gotikowym światem. Dobrze pojadłem, teraz piję winko i myślę, czy zjeść więcej. Co tam? Jeśli odwiedzają nas jacyś przybysze, to przeważnie nie. A co, jak się okaże nagle, że będziesz musiał gdzieś jechać? Co teraz zrobisz? Amanda ma prawko? Dobra, i szybko kłócimy, bo to bez sensu. Jakieś tam ekspy przecież zawsze chyba wpadają. 200 IQ Goblin. No dobrze mnie tam mikrował, trzeba przyznać. Wierzył w siebie, że wygra ten pojedynek. Nazywam się Enim. Uśpisz mnie jak wczoraj. Co? A ten Akilot... Po prostu oglądaj live'a, nie? Jestem taki nudny, że powinieneś... Chcesz pomóc? Powinieneś usnąć raz, dwa. Bacz tylko, żeby się nie dać zaskoczyć. Dobra. Teraz te owce wszystkie wybiję. Widzicie, mówiliście coś takiego, po co ty ten kill off bierzesz na początku? A właśnie nim mogę teraz walczyć i elegancko. Hej. I pałujcie się teraz, mogę wam powiedzieć nawet. Siema, wczoraj zostałem na live, ale nie martwcie się, uwaga, też zasnąłem. Bo po prostu wieczorami, jak są live, to może ludzie po prostu są zmęczeni po całym dniu, nie? Dobra, spaduwa. To za długo trwa.
Tam jakiś Nightbot wyjaśnił, nie zdążyłem przeczytać. To odpalę na telewizorze i się walnę na łóżko, jak ma być nudno. No spoko. Twój. Kurde, akurat tak stoją, normalnie robią w polu i są dość blisko siebie, a teraz akurat są bardzo daleko. Dobrze to robić wieczorem, jak oni się chyba przy ognisku wtedy tam zbierają. Dzięki za suba. A to dobrze, panie, bo dzisiaj jestem cholernie zmęczony po pracy, także no to spoko, nie? Dla każdego coś dobrego. Wydaje mi się, nie chcę ustąpić, co? Wy... Czemu sam zrobię? Dobra, i teraz też da się jakoś tak zrobić, żeby tam... A dobra, będziemy im kibicować. Kto wygra? Na kogo głosujecie w tym momencie? Szybko musicie dać głosy. Enim to jest jedynka, niech będzie, a Egil to dwójka. Kurde. Jak Mortal Kombat. Czekajcie, Egil to była dwójka, tak? O, śmieszki, już trójka tam na czasie się pojawia. O, ho, ho. Brakuje jeszcze tylko 1,5, że ktoś napisze znowu. No chyba anim przegra. A, motherfucka. Myk. 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 Tak się robi hip-hop, motherfuckers. Było najlepsze zgarnięcie. Ja wygrałem wszystko. Ja byłem trójką właśnie. Tylko WoW wygrał. Dawać mnie to. Dawaj ten sierp. Frajerze. Nie będzie wygranych. No i minus też wygrał elegancko. O, moja głowa. Ej, ale zarąbiste przejęcie. Pierwszym ciosem jednego i drugim drugiego. Elegancko. No i co tam? Ej, ty. O. Ej. Co jest? Nie narobiłeś już. No, a oni spoko, wszystko jest w porządku. Mało jeszcze na... Myślą, że sami się pobili i wszystko jest okej. Dobra, idę wam przebuszować, tutaj jest na tyłach rzeczy jakieś. Gdzie dwóch się bije, tam Archie, Sempi, Expy, co? No, a tam trzeci korzysta, to akurat dobre jest. A tu nic nie było, okej. To idę zarżnąć owce, mam nadzieję, że się nikt nie skapnie. Myk! Myk, nie ma lądryny? Oby nie. Skóra. Się zacząłem, już mi się ze mnie zaczęło lać. Masakra. Kutuki robili fame MMA, zanim to było modne. Myk, myk, myk. Wszyscy chyba są teraz na zewnątrz, nie? Mogę sobie tutaj trochę rzeczy wziąć. W końcu tak cię dorwę. O, okej. Okay. Kati, przestań. Sam tak mówiłem. Teraz cię dorwę. Okej. Okay. To dziwne. Dobra, nieważne. Może mnie widzieli jakimś cudem. To chyba... Chyba przed owcami jest teraz. To nie muszę zabijać tych owiec. Walić je w takim razie. Pierścień siły chyba jest niedaleko. Jak się idzie do jaskini bandytów, to... A ja mam już jeden pierścień siły plus 5, także... W końcu tak cię dorwę. Ej, co? Teraz kolej na ciebie. Moment, moment, moment. Tam ci się w ogóle zaczęli też lać. Czemu ty mnie lejesz? Bo co, bo pobiłem Egila i Enima? Tego normalnie nie ma takiego czegoś. Co wy tutaj? No podarło ich. Najemnicy ze mną są? No tak, ale to nie o to chodzi. Dobra, nic. Spróbuję to jakoś ogarnąć inaczej. Podejdę od tej strony, żeby mnie ta pała głupia nie zobaczyła. Chyba, że ci też mnie będą ścigać. No chyba cię pogięło jeden z drugim. Dobra, nic, damy radę, patrzcie na to. Okej, zaciął się. No. Czy ty jesteś nieśmiertelny? Co za typy głupie, no. Aaa, na dół, szybciej. O nie, co ja zrobiłem? Tu się nie walczy, zrozumiano? Niech to będzie dla ciebie nauczka.
Ta, ładna dziś pogoda. Ty biedny frajerze, nawet złota nie masz. Nie, nie chciałem się z nim w takim wypadku lać. Niech mnie już pobije. Zobaczymy, czy reszta się teraz jeszcze do mnie przywali. Albo dobra, Akil, co tam u ciebie? Masz jakieś kłopoty? Nie. Na pewno? Tak. Dobra. Tutaj na razie tyle. Kurde, Kati, no ty jesteś jakaś upośledzona chyba, no. Dobra, chyba w ekwipunku ma ustawione na złocie w tym momencie, więc... Stój, tchórzu! A! Dobra. Chodź gdzieś tutaj, do lasku. I myk z sierpa! Tu się nie walczy, zrozumiano? Co za żal. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Nie mam złota, frajerze. Frajerko. Ty biedny frajerze, nawet złota nie masz. Fale ją na łeb. Nie, chciałem to zresetować, bo no nie wiem, Straż Miejska się chyba nie będzie o to czepiać i tam Lord André. Dobra, gdzie jest moje złoto teraz? Gdzieś tam położyłem chyba. Where are my gold? Ej no. Gdzie ja to biegłem? Tutaj jakoś. Faken. No gdzie jest gold? Tu mi gdzieś powiedziała, żebym nie uciekał, nie? Ej, gdzie ja to wyrzucałem? Czat. O, tu, dobra. Jest okej. Okay. Jest git. Uff. Dobra, dalej zapiszę na dwójce. Zobaczymy, czy to się uda naprawić. Tak jak trzeba. Z Katy nie wiem, czy nie trzeba było też porozmawiać. Żeby się jeszcze Randolph nie przywalił do mnie, czy ktoś. Hej. Te rzeźmieszki grożą mojemu mężowi. Nie stój tak. Dobra, i teraz chyba po tej informacji wystarczy. A mamy ogarnięte, ale zobaczę jeszcze tutaj. No nie. Zobaczymy z tobą. Hej! Tu nic. I Alvarez. Nie wiem, co cię tu przygnało. O, jeszcze takie coś. Ale lepiej zapomnij. Dobra. Wowo zable Major Gay. Ojej. Major Gay, ojej. Major Gay. Co? Ojej. Major Gay. Ojej, 3 złote. Co to znaczy w ogóle? Dzięki za donate'a. O co tutaj chodzi? Nie mówcie, że o Konona i o tego drugiego gościa. Jeden shot jakiś mi się wyświetlił na głównej i myślę, co to jest? I było coś takiego, że wybuch jakiejś petardy za oknem, a gość to siedział przed kamerą, mówi coś tam, daj pistolet, czy tam daj jakąś broń, coś takiego i tyle. Jezus Maria. Kononowicz z jakąś patologią, bo donate też tam jakieś wlatywały, nie? Dokładnie to samo, co jakieś Magicali i innych, nie? Tylko, że Kononowicz. Aha, no to nieźle, to już znowu. O Boże. Ty to się lepiej do André zgłoś. No zaraz, spokojnie. A, miałem jeszcze iść do jaskini. Tylko może nie z takim żyćkiem. Make. Siup. Tutaj chyba orka już nie ma, nie? Znaczy już. Zaraz, gdzie jest Kilof? Tu. W sensie, że... Tu chyba w normalnej tej był... Tylko wilk? Może mnie pamięć myli, kurczę, nie wiem. Coś mi się tu miesza. No serio, na strzałach. No nie. Serio, no naprawdę. Jezu, Kilofem takie coś robić to jest. O, super. Opłaca się to zabić, bo jest, kurde, 50 doświadczenia za 5. Szansa na trafienie po prostu przerąbana. Za moją czasów patologią. No tak, tylko wiesz, tam to o tyle, że to było jakoś tak. Była tam jakaś organizacja, za tym stało mnóstwo ludzi i to było takie... Nie była też taka do końca patologia, bo oni robili różne konkurencje, walczyli o to jedzenie, no były jakieś tam też takie rzeczy prywatne i tak dalej. No i w sumie tyle, a to co na YouTubie jest, to jest jakieś... Wiecie, minęło tyle lat i na YouTubie teraz zaczęli robić coś podobnego, ale tylko 30 razy gorszego, zamiast już lepszego, skoro minęło tyle czasu czy coś. Nie, po co robić lepiej? Róbmy gorzej. Ważne, że się hajs zgadzał. A nie, tu też był ork, okej.
Jednak spoko. Problem w tym teraz, że... No właśnie, że ja mam kill-off patologiczny. Weź to schowaj. Big Brotherzy walczyli o jedzenie? W pewnym sensie, walczyli z czasem. Bo tam było coś takiego, że otwierali im jakąś... do jakiejś drzwi, do jakiejś papu, ale tam była określona ilość czasu, żeby można było to wziąć, nie? I... nie musieli szybko, bo żeby mieli tam na przeżycie na cały tydzień. Były takie akcje. Nie walczyli ze sobą o jedzenie, tylko... O shit, dobra, spokojnie. Muszę ogarnąć rzeczywistość. Kurde, co ja robię? Nie umiem walczyć. Kawę masz? Ja piłem rano kawę. O kurde. Dlaczego? Kuj. Dziękuję za donate'a, tak swoją drogą. Pobi się... mają flax. Wiem, ale ja nie... chciałem już tego expa akurat wziąć z tego. Chciałem w ogóle sprawdzić, czy tutaj był ork, czy jednak nie było. No ale jednak jest. Dobra, nic, idziemy do Mikki. Mam nadzieję, że ten ork mi Dobra, przestał mnie gonić. Było słychać, nie wiem, czy wy słyszeliście, ale ja słyszałem, to najważniejsze. Przypomnij o lajkach. Co 100 łapek... tam wyciągało znowu broń. Co 100 łapek jest giveaway, więc polecam zostawić. Czy G1 też da się na padzie? Pewnie tak. Szczególnie z tym programem to na pewno, ale... ale G1 to tam ciul. Nie wiem, czy w Gothic Inni w G1 da się włączyć też joystick, joypad, nie? Nie sprawdzałem nawet, bo stwierdziłem, że chcę tego klasycznego Gothica 2 po prostu i tak zrobić. Potrzebuję pomocy. Cześć Kacper. Skoro tak twierdzisz, co się stało? Mikkę bym mógł zabić, ork, tak, ale tamtych strażników nie. Atakują mnie potwory, gonią mnie bandyci. Farmer Akil. Co? Dobra. Pomoc Mikki zawsze na propsie. Mikka mi w ogóle z twarzy przypomina jednego takiego gościa, którego znam. Nie w moim wieku, czy coś takiego, trochę starszego oczywiście. W G1 się nie da. Nie ma w Gothic Inni mowy o żadnym padzie, tak? Ale wiesz, ale to da się zrobić w takim razie tym programem, który macie w opisie. To pewnie by się dało tym pograć. No bo skoro ogarnia ten program takie coś, że klawisz na padzie to jest jakiś tam klawisz na klawiaturze, no to Gothic po prostu będzie tak działał, nie? Tu częściowo też z tego korzystam. Jak będziesz z nim szedł, to zagaduj do niego. Co, tutaj? Potrzebuję pomocy. Skoro tak... Bujam się na huśtawce, Ej, naprawdę takie... Jezu, ej, tego naprawdę nie wiedziałem. Tutaj naprawdę chylę czoła w tym momencie. Dzięki za donate'a. Dziwny, bo dziwny, ale jest. Ale nie miałem pojęcia, że jak się go cały czas zaczepia, to... Skoro tak... Przyznaję się bez bicia. Cały czas 25 expa. Serio, cześć Dodos. No ładnie, ale to nie będziemy tego eksploitować. Ciekawe. A wpisy w dzienniku co mówią w takim wypadku? Zaraz klik. Nie, to trzeba. Farmer w potrzebie. Nie, po prostu nie nadpisuje się. Mówi rzeczy, że Mika to prawilna morda. No i można na nim, widzicie, exfil jeszcze się okazuje. Ale ciekawostka. Nie wiedziałem. Też nigdzie tego nie widziałem akurat. Więc ładnie. Mit potwierdzony. Nie wiem, jaki tam jest jingle. Dzięki za suba. Możesz robić nowy odcinek. Specjalnie poświęcę 5 minut na tę jedną rzecz. Nie można na tym polegać. 100 lajków. Dobrze, no to robimy zaraz giveaway'a po walce. Zobacz, jak to tak nie może dalej być. Dobra, trzeba mu pomóc, żeby jakoś zgarnąć tego expa. Oj, rozerwę. Dobra, gwałcimy Engardo, myk. Prawie go sam zabiłem. Nie dobijajcie go! Koniec. Jezus Maria, no jeszcze by mi to Farmers jakiś wziął. Jeden wystarczy, jest okej. Dzięki Inosowi. Dobrze, myślałem, że mój czas dobiegł trochę złota. Nie bierz broni. Chyba wezmę sobie twoją broń. Uprawiam ten skromny skrawek ziemi. Kim byli ci ludzie?
Ale topór został. Z gospodarstwa. Co za Mikka pała głupia, no. Nie znają się tylko na grabieżach i mordach. Hawcio, po co masz to dać do mitów, skoro już masz tutaj rozwiązany? Cóż, dzięki Inosowi, że do tego nie doszło. Powiedz mi, co mogę dla ciebie zrobić? Dobra, nic. Nic. Jesteś wyjątkowym człowiekiem. Wiadomka, gościu. Czego chcieli? Nie wiesz? To Onar, ten haracz. Baltram. A więc jesteś jego nowym posłańcem. Czy wygodnie gra się na padzie? Mam już gotową Pewnie paczkę. Tak, ale ja tutaj nie mam zbyt wygodnego stanowiska, można tak powiedzieć, więc... więc cóż, nie mogę się tak ładnie, wygodnie rozłożyć, a po drugie jest gorąco, więc jest mi po prostu źle, więc nie odczuwam tego komfortu aż tak, ale no pewnie tak możesz sobie siedzieć, leżeć wygodniej niż trzymając rękę na myszce czy coś, ale no... Znasz może tego okay. okolice? Jasne. No cześć, Wikimiki. Co chcesz wiedzieć? Nic nie chcę wiedzieć w sumie. Co? Wszystko muszę wiem. Już iść. Powodzę. Kurczę, głupi. Mikka mi zabrał broń. A to był jakiś fajny miecz. No halo. Dobrze, wystarczy. Dzięki za suba. Kiepski topór bojowy. Zobaczymy, czy taki kiepski. No właśnie, nie najgorszy. O nie, nie mam siły, naprawdę? What? Poszedłem w procenty i nie mam siły? To nic się nie dzieje, to sobie zrobię, nie? Do tego 40, ale myślałem, że coś tam będzie... No dobra, nieważne. To jeszcze pochodzimy z tym mieczem. Ale tamten jeszcze był kiepski miecz dwuręczny. Nie wiem, jakie on ma statystyki, ale... Czekajcie, da się z żoną jeszcze chyba pogadać? Uważaj na swojego męża. Żeby cię tam nie... Zabla, co ty kurwa srasz w majtki, kurwa? Ile razy się zesrałeś? To nieprawda, co nieprawda to jest, jak nieprawda. Chleb jeszcze. Ja tylko raz w życiu musiałem twarożek zjeść albo kwaśne mleko. Czy też są jakieś cytaty z tamtych streamów, czy coś? Dzięki. Czy wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Czy będzie coś poza gotykiem dziś? Nie, no nigdy raczej nie robię tak, że jest na jednym streamie wiele rzeczy. Na samym początku tak było. Czemu nie bronicie się przed tyrem? Dla farmerów znowu tylko. Aha, czyli to był Kononowicz jednak. Lepiej jest polegać na strażnikach niż na najemnikach Onara. Z drugiej strony Bengar i Sekop mieszkają niedaleko posiadłości Onara. Udaj się stąd. Pogadaj z tym strażnikiem Rugą, co kuszy uczy i spytaj się o topór orka. Nie wiem, czy jeszcze... A, ja tam w ogóle nie byłem jeszcze. Tak, mieliśmy tam iść. Czy poszliśmy? Nie, miałem tam iść i nie poszedłem ostatecznie. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Nie jest łatwo uciec. Istnieją dwie drogi, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na podróż statkiem. Nigdy. Dobra, nieważne. Uważaj na swojego męża. Uważaj na swojego męża. Zrobię, co w mojej mocy. Nie rozumiem jej poważnej odpowiedzi. Zrobię, co w mojej mocy. To jest trochę... Trochę dziwnie tutaj zrobione. No ale okej. Okay. A, giveaway miałem robić. Dobra, czyli robimy tak. Subskrybujcie kanał, lajkujcie tego streama i na czacie wpiszcie... kurczę. Nie przygotowałem się na to. Pad już był, dap już był, apd już było. To adp jeszcze chyba nie było z tej kombinacji. Dobra, adp wystarczy. Chociaż może było adp, a nie było apd. Trzy litery. A, d, p. Mit. Mit będzie następny w takim razie. To ja sobie tylko podejdę do miasta, żeby było szybciej. No to już wszystko załatwione jak na razie. Można jeszcze z tym zagadać. Z panem Randolfem na przyszłość. Wszystko w porządku? Przydałoby się porządnie przepłukać. Nie jesteś stąd. Przybywam z południowych wysp. Kiedy jednak przybyłem na miejsce, okazało się, że mają tu wielki... Więc antyspam? Chyba nie włączyłem. Statki, postanowiłem zmienić pracę. Bywasz w gospodzie? To prawda. Choć ostatnio coraz rzadziej. Nie stać mnie na przesiadywanie tam. Jak są giveaway, albo jak się na Discordzie kupi grę za 15 gamy, to są takie gówno gry jak na tych ruletkach gier, czy takie bardziej znane. No to są po prostu losowe klucze na Steam, no. Nie spodziewaj się, że ci będę jakieś tam Wiedźminy dawał z taką popularnością i tak dalej. Może kiedyś będę, mógłbym rozdawać coś więcej, a tak to przynajmniej tyle mogę zrobić. Troszkę zainwestować i żebyście coś tam z tego mieli, no nie? Także cóż. Co tak dokładnie dzieje się w gospodzie? Najprościej mówiąc, kwitnie tam hazard. Przegra. Dobra, dodaję historię o tym wińsku.
A to dopiero potem będę musiał iść do gospody, żeby to ogarnąć. No nieważne. Powpisywali? Czy jesteś emo? Nie. Co to za pytania? Jezus. Bo mam lekką grzywkę teraz, nie? To tam już stereotypy subkulturowe i tak dalej się ludziom włączają. Kurczę, w XXI wieku, w 2018 roku. Z Baltramem i tym typem, co jest w knajpie, to jak dawałem Baltramowi, to pisało, że popsułem zadanie. Dawałem temu typu w knajpie, to pisało, że... Co? Naprawdę? No jak, masz paczkę i teraz masz wybór właśnie komu dać. No to jak? Albo jest... Zawsze jest dobrze, tylko... Znaczy, w którymś momencie któreś z tych zadań jest popsute, bo robisz albo to, więc drugie jest zepsute. W sumie wyglądasz, no właśnie tak jakby, nie wiem... Jakbym wyglądał, to pewnie bym, nie wiem, miał pocięte ręce, albo miał czarne oczy jak... Też kurczę, tutaj jak jest taki cień, to rzeczywiście mam ciemne te oczy, ale to przez to, że też kontrasty na kamerce troszkę zmieniłem. No nieważne, dobra. Cenianie ludzi po wyglądzie. Do jakiej subkultury ci najbliżej? No, do żadnej, nie mam 15 lat. Także wiesz. Dobra, zobaczymy kto wygrał. Okej. Kiszak, wcale nie ustawiłem tego, ale masz status subskrypcji prywatny i nie dołączyłeś do Discorda, madafaka, więc gówno dostanie. Nie no, musisz ten. Jak to? No ładnie. To Kiszak w ogóle bierzesz udział w giveawayach? No dobra, może wpisywałeś. Sponsor, już sprawdzamy, czy lajkuje. Co to za kanał? Jakieś marne 40 tysięcy subskrypcji. Playlisty. A playlista tego, co lajkuje, jest prywatna, bo pewnie lajkuje swoje filmy też. Żeby nikt tego nie widział. No dobra, no kurczę, no nie wiadomo. Musisz udowodnić w takim wypadku. Dogadamy się potem. Ładnie, gratulacje. Tak czy siak. Mroczny jak fabuła Gothica. Tak, Gothic ma tak straszną fabułę ogólnie. Znaczy nie, Gothic 2 ma taką fajną, wspólną, spójną, faktycznie troszkę mroczną fabułę. Ale no, teraz to już tam mało kogo kręci. Proszę. Mam przesyłkę od Akila. Doskonale. Znowu mogę oferować świeży towar. Oto twoje 50 sztuk złota. No i git. Masz dla... Nie, ma... No i teraz powinno tak być faktycznie. Popsute zadania, fałszywy posłaniec. No tak, no bo wiadomo. Mam przesyłkę, mogę ją teraz zabrać do Nagura. No i dupa, bo nie mam. Ale teraz idziemy skonfić do André, Nagura. Nie wiem, czy go mogą w ogóle wziąć, czy nie, ale... Ale nigdy go jakoś nie konfiłem, nie wiem czemu. Zazwyczaj robiłem po prostu zadania dla gildii złodziei, dzięki za suba. I... no i tyle, i się po prostu... się po prostu ich nie wsypywało. Bijatyka z... A cicho tam, André. A więc... Ile? 50. A to luzik. Dobrze. O kurde, nie da się na górę skonfić. No to fajnie. Chcę wstąpić w służne paladynów. Szlachetny. Niestety, rozkazy... Mój komendant boi się, że w szeregi straży mogliby się zakraść szpiedzy albo dywersanci. Chcę w ten sposób zmniejszyć ryzyko zdrady. Dlatego musisz najpierw... Bo nie mamy za bardzo na niego dowodu. Miasta. Rozkaz to chyba. Rozkaz. Nieważne, czy ma sens. Wagon wczoraj 2300 ludzi na treningu przekonuje się do nagrywania? Nie. Kompletnie nie, tym bardziej. Tym bardziej wręcz przeciwnie. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu? Nie ma jakiegoś szybszego sposobu, żeby do was dołączyć? Widzę, że ci na tym za... Dobrze, ale... No właśnie, kurde, ja to zrąbałem. Przecież najpierw trzeba... Mamy jeszcze save'a? Co to za save? To jest dobry save? Nie no, chyba dobry. Wcale nie popsute. Nie. To powinno być tak, że... Tak naprawdę, bo musimy mieć jakiś dowód. Albo teraz idziemy do André, że mamy tę paczkę i jest przerąbane i potem do Nagura na przykład i oni go zgarniają i potem bym mógł to oddać Baltramowi, tak by się przydało zrobić, no zobaczymy jak to teraz. 4000 złotych, też nie przekonuje mnie to. Naprawdę, ja nie w takich ludzi celuję, więc co z tego? Ale jeśli napadasz na obywateli, dobra.
O, właśnie. Nagór zabił posłańca Baltrama. Teraz chciał dobrze. Wykorzystać mnie jako nowego gońca, abym przechwycił dostawy Akila. Spotka go za to sprawiedliwa kara. Zaraz każę go zamknąć. Proszę, weź nagrodę. Należy ci się. No elegancko. No to tam teraz możemy troszkę pogadać. Nie ma jakiegoś innego sposobu. Czym problem? Ostatnio w miejscu nie zdziwiłbym się, wtedy dopilnuję, ale... Dobra. Pisy tam, nie wiem, czy są potrzebne jakoś bardzo, czy nie. Tak. Pracuję, dobrze. Dobra, to jest wszystko w porządku teraz. Teraz mogę już zapisać. I teraz jeszcze mówicie, żeby w tym momencie pójść do Jory, tak? To Seba mi cały czas o tym dialogu mówił, jakimś tam ukrytym czy coś takiego. Czy grałeś w Uncharted 4? Nie, na razie grałem w jedynkę i dwójkę, następna będzie za jakiś czas trójka i czwórka. Czwórkę też mam, wszystko mam. Kiedy Dad of Boy? Kurde, tu wiesz jakie to jest drogie? 250 zł. Nie ma szans na razie. O, cześć Natalia, co to masz za awatar nowy jakiś? I miesiąc sponsorowania. Czy już wcześniej miałaś? Tak inaczej wygląda ten twój nick jakoś. Coś tu jest nie tak. Co wiesz na temat gildii złodziei? Dobra. Ale uważaj. Jakby co, to nie słyszałeś nic z tego. Siema Bartson. Kapiszczi? Jest paru podejrzanych osobników, którzy często zaglądają do knajpy w porcie. Założę się, że jej gospodarz wie to i owo. Jeśli zamierzasz wyśledzić złodziei, to powinieneś z nim porozmawiać. Mógłbyś się zachowywać, jakbyś miał coś na sumieniu. Może się na to nabierze. Ale bądź bardzo ostrożny. Z tymi ludźmi nie ma żartów. I to już jest to? To już jest, to cały czas chodziło, o tym mowa. Dobra, ja mogę sprzedać jakieś rzeczy. To. Krótki miecz straży jest niżej niż laga w statystykach tutaj. Może jest krótszy niż laga czy coś. Gorszy. Nie wiem, czemu mi łuk zdjęło. Jak mnie pobili, to mi chyba zdjęło. W takim razie tak. Tego raczej nie założę. I tego raczej też nie założę. No i nice. Dzięki za suba. Bio coś tam. Biohans? Biohas? Jakoś tak. No i teraz Nagór powinien siedzieć za kratkami. Więc Baltramowi mogę już teraz oddać paczkę, no nie? Tak, że to już był ten dialog. No to jakoś kojarzę, żeby pogadać z handlarzem i tak dalej. I mamy 12200, no to pięknie. To dziękuję bardzo wszystkim. Mam nadzieję, że zostaniecie nie tylko na Gotika. Kill me slowly, siema. Ma... Nie, mam już. Mam już chłopca na posyłki, to jest takie głupie. No ja dla ciebie jestem chłopcem na posyłki. Dawaj mi kolejne zadanie, może komuś coś doniosę, nie? Siła. I teraz wydaje mi się, że Karl już mnie chyba nic więcej nie nauczy. Ale no zobaczymy. Bo Karl uczył w Nocy Kruka chyba sporo siły, a tutaj nie wiem czy nie do 30 nawet. Lol, z rok mnie tu nie było, a tu nadal Gothic. Nadal. No siema, nie, pamiętam cię. Miałeś jakiś chyba... Nie, kurczę, nie, no pamiętam cię. W każdym razie, tak. Był i będzie, i jest. Od czasu do czasu. To, że tak trafiłeś, no to twój pech albo szczęście. Chwila. A w dzienniku masz zrobione? No, zaraz zobaczę. Nie mogę cię. A widzicie? 30 tutaj wynosi, no i dupa. I teraz, żeby się nauczyć siły, trzeba kogoś innego znaleźć. Kto tu jeszcze uczył siły? W tym durnym mieście. A nie, dobra, głupi jestem. To znaczy, no nie, nie jestem głupi, bo to mi nic nie da, że zrobię tak, że ściągnę to na chwilę. Co się nauczę piątkę. Ja potrzebuję chyba 40 siły, no nie? Do tamtego. Tia. Ej, ty. A Lares, w sumie Lares możliwe, że uczy więcej. No ale dobra, to już jest coś. Dziennik, tak?
no fałszywy posłaniec będzie popsute, to wiadome. A reszta, no to jest zaliczone. Jest wszystko okej, chyba. Dostawa Waltrama jest tam, nie? Wszystko w porządku. Dobra, jak stąd się wychodzi? Escape'em. Drugi miałeś iść. Ale to chcecie też ten dialog usłyszeć, że tam orka widział, że krwawił i że poszedł do jaskini? O to wam chodzi cały czas? Czy to jest dość chyba znany dialog powszechny, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy już spełniłem warunki, żeby go mieć. Właśnie chyba z Bartokiem trzeba było gadać. Możliwe, albo, no nie wiem, z kimś. Balans w modzie G2 Classic jest taki sam jak czystym G2, porównywałem sobie. Jesteś pewien na 100%, bo to może zaktualizowali tego moda, bo kiedyś na pewno tak nie było. Kiedyś było po prostu... No był taki dziwnie przerobiony do skruka i tyle. Był taki pseudo Gothic 2 klasyczny. Jezu, gdzie ja idę? Ruga. Muszę zacząć donosić jak koniczyna na policji. Nie, tu jest, widzicie, dalej tylko dialog z przeszkoleniem, bo trzeba jeszcze coś tam zainicjować, nie pamiętam co. Ja się w to nigdy nie bawię, no bo jak już się tyle razy Gothica grało, to już wiadomo, że tam ten topór jest i do widzenia, nie? W sumie to mogę po niego iść, ale nie, najpierw idę do Lesa, bo chcę już mieć ten topór, chcę mieć dwuręczną broń i tym siekać. Ale został patch wypuszczony, no to chyba, że z tym patchem dopiero właśnie to tak działa, to wtedy spoko. To wtedy fajnie. Się pobawić w czerwonej latarni. No to będzie miało sens w jednym momencie, jeżeli będziemy pytać o te handlowanie bagiennym zielem w przyszłości. W sumie paczkę już mam, ale paczkę trzeba powiedzieć, że się wrzuciło do basenu portowego, a tak naprawdę oddać temu na farmie. Znaczy, no nie muszę tak robić, ale... Nie mów, że o tym nie wiesz. Ale to można tak w tym momencie... Mam swoje zdanie na ten temat. ...poklikać. Jasne. Nie, on ma tylko zręczność. Może w nocy kruka miał siłę, nie wiem, ale tu ma zręczność. Halo. To uczy siły, Jezu. Nigdy nie było z tym problemu, bo nie było takich limitów u Karla chociażby. Tylko kurczę się uczyło dużo więcej. Pana. Ten dialog był całkiem oddzielnie w nocy kruka, chyba go nie ma po prostu w podstawce. Też mi się tak wydaje, bo zawsze się tak robiło. Wyrzucało się kasę, przegadywało się z nim wszystko i wtedy się pojawiał dialog, że jestem biedakiem i on dawał kasę. Jaki masz stosunek do Dragon Balla? Raczej tego nigdy nie oglądałem za bardzo i nie przepadam. Harad cię nie uczy tak o... W nocy kruka tak nie było, trzeba było być czeladnikiem dopiero, nie? Wtedy uczyła, a teraz... Tak samo jakiś Mortis w straży, ale to też chyba dopiero jak będę strażnikiem. Harad, ale trzeba być jego czeladnikiem, no właśnie. Ja tu w ogóle z Haradem nie pogadałem, to może... Nie pogadałem. To ja może teraz... No, możemy wziąć drugie zadanie, ale nieważne. Dobra, i teraz może Rugga będzie miał ten dialog, tak naprawdę. Siema, poleci ktoś dobry modzik do G2. No, z życia złodzieja. Dawaj. Co sądzisz o Robin Skateboard? Uważam, że jest spoko ziomkiem. Chociaż osobiście go nie znam, ale tak jak sobie siedzi na... Czasem na YouTubie coś robi, jak nie znika, bo to... Różnie z tym bywa, to spoko chyba, nie? Przyzwyczaili się u niego ludzie też bardzo mocno do Gothica. Trochę mnie dziwi, że tak w sumie... No tak osobiste takie przemyślenie, że kurczę... Tyle subów, nie? On mógłby mieć dużo, dużo więcej. Tylko, że jeżeli by tyle razy nie znikał, jak ja kiedyś... Mnie nie było kiedyś chyba... Około 2 tygodnie na YouTubie, to mi tak zasięgi spadły i masakra taka była. Był taki jeden okres, gdzie miałem po 1000 wyświetleń na filmach, a potem nagle przez pół to poszło, bo 2 tygodnie nie robiłem filmiku. No wiecie, jak Robina czasem miesiącami nie było, czy tam jeden miesiąc, czy ile, i to kilka razy, to prawdopodobnie sobie to troszeczkę pogorszył. A mógł mieć więcej, no.
Co sądzisz o Archim? Mogę, Archiemu mogę dać znaczek swojej jakości. Na spokojnie. Nie, dalej tego nie ma. Ha, frajerstwo. No to ładnie. Skąd wziąć 5 siły dodatkowe? W tym momencie na ten toporek. Kupię miksturę siły. Daron, siema. Czego tu szukasz? Noclegu. Przyjdą. Widzisz, to było takie trudne. A, wynoś się. No ten dopiero biegnie, patrzcie jaki frajer. Myk. I teraz nagle... Nikomu tego nie powtarzaj. No proszę, jak można. Gotik. Przyszło ją żyć w niedobrych czasach. Ten przestój... Tak, to był Risen chyba, na Risenie, coś takiego. Wilan, siemanko. Co sądzisz, a czemu ty... ta sama osoba zapytała? Nie, inna osoba. Co sądzisz o Kairos teraz? Nie wiem, no też chyba spoko. Kairos powoli wstaje z kolan, że tak powiem, ale no... Jakby na razie jeszcze stylistycznie troszkę jest w tamtym roku, z którego... W którym on tam nie było go z rok, nie? Także no... Mniej więcej tak jak nagrywał 2 lata temu i tak jak ludzie zachowywali się 2 lata temu, to on dalej na razie jeszcze tak robi, ale powoli... Powoli wychodzi na prostą. No kurde. O nie, moje ekspy. Idźcie stąd. Dobra. No nie! Chodź tu na dół. No, koniec. A tamten typ co robił? Nie ma kuszy. Próbował strzelać chyba. Ciekawe, ale udało mi się zgarnąć wszystko. Super. Co sądzisz o... Jezu, dobra, dajcie mi spokój. Filmik mam zrobię. Taka seria. Co sądzisz i dany youtuber? Takie troszkę jak ocenianie kanałów, nie? Trochę tego doświadczenia na YouTube już mam. I chociaż nie mam nie wiadomo ile subów. Bo aż tak ludzie mi nie zaufali jak innym. O, szczury. To mimo wszystko, no... Mogę na spokojnie powiedzieć, że się trochę na tym znam. Jakiś tam kanał mógłbym ocenić pod różnymi względami. Dobra. Nie walczy się tak źle. Skrypi... Najgorzej jest właśnie z takimi mobilnymi stworami. No, jak oni się, kurczę, zaczynają gdzieś kręcić, jakiś taki krwiopijca czy coś, to... To ciężko takie coś trafić. O, i to jest git. Nie no, to by było, kurde, dobre. Ale może być tak na razie. A jest taki lekko wyszczerbany. No jest, i to jest, to jest inny model troszeczkę. Widać nawet na tej miniaturce. Elegancko. Dobra, lecimy na dalsze szczury. Chociaż no jednoręczną się trochę szybciej walczy, to tak pod tego pada może to by było lepsze, ale to nic. Shit. Weź to zabij po prostu na strzała. Masz 30% gościu szans na trafienie. I ty mi chcesz powiedzieć, że ty nie możesz sobie tak łatwo trafić? No masakra. Niczego tu nie znajdę. To i to mogę sobie zużyć. Już te mikstury w tym momencie już zużywam. Masakra, potem mi zabraknie. Jest sens grania na padzie? Tak, żeby sobie troszeczkę jakby nabyć takiego innego doświadczenia z Gothica. O, i to bardzo ładne było. Pyk i 50. Pyk. O, no i też w miarę nieźle. Nic tu nie ma. Statystycznie to trzeci cios powinien trafiać mniej więcej. Więc jak trafia za drugim albo za pierwszym, to już super. Na boki wali do tyłu. Nie mogę na padzie uderzać na boki. Jest to trochę minus. Znaczy mógłbym spróbować... Nie wiem, czy kliknięcie tego... Nie, to działa jak myszka. Na touchpadzie coś mógłbym tutaj spróbować, jakieś boczne ciosy wstawić. Bo na pewno nie będę grał systemem z Gothica 1, że przytrzymanie czegoś i strzałka. Bo to raz, że w Gothicu 2 trochę gorzej działa, no dwa, że na padzie to by było pewnie jeszcze gorsze. Który masz level? Nie, jakiś duży. 5.
Także nie ma tutaj przesady, ale co myśmy wczoraj robili? Może dzisiaj też tak będziemy w sumie robić. Doprowadzamy do zawału power gamerów, robiąc czasem specjalnie jakieś rzeczy, gdzie wręcz musimy stracić więcej pieniędzy albo trochę tracimy expa, więc jest jak jest. Też doświadczenia to dawi Verturinga na padzie. Nie no, pomyślałem, że to będzie takie spoko, że raz, że się trochę bardziej zacznę, muszę się przyzwyczajać więcej do tego pada, nie? No bo kupiłem to PlayStation jakiś czas temu, no i nie gra mi się jakoś źle w te gierki, no ale następna seria, no jeszcze chwilkę poczekamy na PlayStation, a ćwiczyć sobie mogę na przykład teraz. Elegancko. O, i na strzała, myk. A chrząż na dwa. Logiczne. Dobra. Tu chyba nic nie było, nawet w klasycznej. Cześć, Rzekus. Power Gamer, tak. To znaczy nic. No, jakieś fanty tylko leżą, ale to... W sumie, czy tylko grzyby? W Gothic 2 klasycznym po 50 zjedzonych grzybach jest 10 many, a nie 5. Mam urodziny i ospę, elo. No to żegnaj. Nie no, wszystkiego najlepszego w takim razie. Zdrowiej. W jaskini różnica między padem a klawiaturą. A, w tym modzie, tak? Jaskinia 1.0. Tak, a bo to ty w sumie stworzyłeś tego moda, no tak. Hamski idź do orka, sam zdobądź broń, a nie do jaskini D3 złote. No, już dwie orkowe bronie miałem, jedną sprzedałem. Tego orka też chciałem zabić, ale... Ale jakoś... Nie wyszło na razie. Ale jeszcze do niego wrócimy, spokojnie. Dobra, dawać tych banditen, machen. Oh shit. Nie, 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 jednak przepraszam. Dobra. Ważne, żeby mnie za bardzo nie trafili. A ja muszę ich trafiać. Ale jazda. Ha! Frajerze. A! Serio, taka dobra walka. Jak ją teraz przegram, to... Ach, kurde, elegancko. Wszystko na padzie, wszystko na żywo. Nieprawdopodobny skill. Myślę, że next miesiąc i zostanę sponsorem. Mówisz? No to miło, spoko. Nic. Staram się nie odwodzić od tej decyzji. W miarę możliwości. Tu jeszcze jeden był chyba? Nie, szczur tam chyba był. Szczur uciekał kiedyś od nich w nocy kruka. Myślałeś, żeby ogarnąć na streamach Gothica w innej wersji językowej niż polska? No, w sumie dlaczego? To jest taka mini ciekawostka. Ale... Nie, nie, raczej nie myślałem. Nie wiem, czemu to by miało być jakieś fajne. Żeby nagle sobie bezimienny gadał, nie wiem, po angielsku. Nie przypisałeś sobie bocznych ciosów? Nie, na krzyżak nie, bo krzyżakiem mam chodzenie tak lewo-prawo. No góra, dół też, bo przy walce się to trochę przydaje. Czasem walczę zmieniając kciuka lewego z gałki, z analoga na krzyżak właśnie. Ale dobra, damy radę bez ciosów bocznych, co ty? Znaczy, nie wiem, czy takim cieniostworze by się przydały na przykład. Mogę spróbować przypisać właśnie lewą stronę touchpada i prawą stronę touchpada, bo tak się da rozróżnić, chyba. Z tego co widziałem, na właśnie te ciosy boczne, ale to jak będą mi potrzebne, to najwyżej pogrzebię w programie. Jeszcze jeden miesiąc i zostanę moderatorem. Czyli przyniesiesz na Discorda owieczkę i zapłacisz 200 zł w donacie jednorazowo, tak? No bo
Taka jest umowa. Po rosyjsku zagraj. No tak, no to kurczę, teraz ten returning jest przecież po rosyjsku, nie? Znaczy, no, dubbing tych tekstów przynajmniej. Nie wiem, czy wszystkich, czy tylko tych nowszych. Nie ma czego nie ma. Dobra, wszystko wzięte. Mam jakieś fajne nowe bronie? No mam, ale nie uniosę. Czekaj, czyli chodzenie na bok nie masz na gałce normalnie? Nie, na gałce mam obrót. Na drugiej gałce mógłbym mieć, co prawda, ale tu się ta kamera rusza różnie i nie chciałbym mieć z tym problemów. Bardzo wolę zamiast gałką tak klikać, to po prostu robić tak. Jest dużo lepiej, szybciej. A bicie tym by było dziwne, bo jakbym z lewej strony musiał kciukiem klikać chodzenie na boki, to nie mógłbym iść do przodu do... Znaczy nie, moment. No nie chodzenie na boki. Jakbym lewo-prawo to miał ciosy boczne, to nie mógłbym iść w lewo, w prawo tu, bo już kciuk jest... Nie, no bez sensu, mówię ci, Rad. To tak jest dobrze, tak jest lepiej. A ewentualnie na touchpada dam boczne później, jak się przydadzą. I tyle. Tak już zostawmy, nie kombinujmy. Skoro nie mam jakichś tam super problemów z walką czy coś i nawet to wychodzi, to... To jest git. Dubbing masz podstawki, a co dodaje mod, to po rosyjsku... A, no właśnie, czyli te rosyjskie teksty po prostu nagle są... zdubbingowane też po rosyjsku. No nie jestem fanem takich rozwiązań, bo na przykład teraz nagrywając tego returninga, to musielibyście sami czytać te dialogi, a ja bym siedział cicho i pan Rosjanin, który dubbinguje, by gdzieś tam sobie mówił. Więc wolałbym to czytać ja, po prostu tak jak w każdym innym modzie. Zazwyczaj się pozbywamy dubbingu, żeby samemu poczytać. Czytać umiem, więc spoko. W miarę. Przechodziłem Gothica, jak nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak przyciski boczne. Może miałeś tam ustawione sterowanie z Gothic 1 i wtedy... Znaczy przyciski boczne, w sensie co? A zamierzasz się skradać lub robić akrobację? Nie wiem, skradania czy się będę uczył? Nie myślałem nad tym. Hej, ty. Czego chcesz? Czego chcesz? Masz to. Mam ork. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. To były ciężkie czasy. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. No, te machania na boki. No to może miałeś sterowanie z Gothica 2 i nie wiedziałeś, że takie są, że są tylko kombosy. A to machanie na boki szczególnie się przydaje przy cieniostworach. Dobra, hey. Co tam, Brian? Nowa twarz w mieście, co? Mogę ci sprzedać kilka prętów. Raczej nie. Broń, ale... Mogę... Ale nie chcę. Ej, nie, no ale chcę być u Harada tak naprawdę. I dalej nie pamiętam, dlaczego ja taką decyzję wczoraj w nocy podjąłem. Że jednak to będzie Harad. Ale u Licha... Czemu? Nie wiem. Jak był żołnierzem, to sam sobie mógł iść po tą broń. Ale wiesz, że to chodzi o test, czy ja jestem wystarczająco silny, żeby ubić orka, a nie żeby mu przynieść broń z jaskini, bo on nie wie, że ta broń jest z jaskini. Myśli, że ubiłem orka i dzięki temu jestem na tyle silny, że mogę tutaj, może mnie przyjąć za czeladnika, jeżeli oczywiście inni mistrzowie też się zgodzą. Wiesz, o co chodzi. Trzeba kliknąć chyba. Halo. A, tym, Jezus. Nie X-em, tylko już teraz trzeba klikać tym przyciskiem opcji. Listy gończe, nieważne, najazdy bandytów, łuk Bospera, czeladnik, skorinist, członek straży miejskiej. Za co by się tu teraz wziąć? Coś jeszcze miałem zrobić. Miałem chyba iść po prostu do karczmy. Bo chcę mieć wreszcie na przykład porobić zadania u najemników, wziąć sobie miecz Roda, żeby mieć taki fajny dwuręczny. I tam nie jestem pewien, ale chyba tam bym się mógł nauczyć broni. Znaczy nie broni, tylko siły więcej niż tutaj w Korinis. To dziwne, że ten murzyn chce ci sprzedać. Co? Bo pochwali cię za służbę Inosowi. Skradanie możesz mieć na kliknięciu gałki albo ciosy boczne.
na jednym kliknięciu gałki już mam bardzo przydatną, ważną rzecz, czyli patrzenie do tyłu. Na drugim kliknięciu nie mam nic. Chodzenie mam jeszcze tutaj. No mało tych przycisków. Ten przycisk jeszcze od PlayStation jest, ale nie wiem, czy on mi nie włączy konsoli, jak go przycisnę nawet teraz. Więc nie chcę tam Haradi robić miecze ze stali. No tak, tylko dlaczego ja tak chciałem zrobić? Kurde, no niech mi ktoś to teraz szybko wytłumaczy. Ktoś musi pracować. Dlaczego ja chciałem umieć teraz wykuwać miecz i być czeladnikiem u Harada? Naprawdę to interesujące. Nie mam pojęcia. Nie, Torlow uczy siły. Nie trzeba być chyba najemnikiem, tak mi się wydaje. Chyba. No ale nic, będziemy paladynem, tylko mówię o zadaniach, po prostu. Nie zostanę czeladnikiem, dopóki sobie tego nie przypomnę. Dlaczego to miało być lepsze pod ten stream, pod te buildy i tak dalej. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płonął w nich gniew i chłop. Właśnie nie chodziło o tą konsekrację miecza i tak dalej, to co Hasariel piszesz. Właśnie coś miałem jakieś inne. Bądź u Konstantina, jeśli grasz magiem. Nie jest to jakaś zależność, ale nie gram magiem. Cześć, Draco. Może chcesz pręty bagować. Nie, to chyba nie o to chodziło. Można, ale... Nie przypomnę sobie, no, madafaka. No pod koniec gry tak, będzie też fajny miecz, to jest racja. No ale i bez tego bym dał radę. Więc musi być jakiś inny argument tak naprawdę, który przemawia za tym, żeby zostać czeladnikiem u Harada. Na jakim padzie śmigasz? To jest od PlayStation 4. Uczę cię do 60 siły zanim dostanę... Nie, to nie chodziło też o siłę, bo też tego się właśnie chyba mogę nauczyć u najemników. Przynajmniej spróbuję teraz. Tam i tak chciałem iść po miecz Roda, który jest dość dobry. Znaczy, był dość dobry. Teraz to już nie pamiętam. Ale chyba wymagał 30 siły, żeby go podnieść. To też jest przy okazji zadanie. Potem mu możemy oddać ten miecz. Ale chyba zadawał więcej obrażeń troszeczkę. 40-30. No to spoko też. 40-30 też fajnie. Myk. Kurde. Mogę też tak robić w sumie. Z tymi kombinacjami od boku. Jest w miarę szybko. Bo chcesz być paladynem, a... Nie, to nie było to! O, czwarty cios ukryty, no tak. Patrzcie, nie ma drugiej skrzyni. Jak to? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No, tu już nic nie ma. O, tu jest wilczy kieł, który jest chyba beznadziejny w tej, w Nocy Kruka. Tak mi się wydaje. Uwaga. Dokładnie. 10-20 tylko. Była taka dobra broń. 22-44 chyba. Masakra. O tej patelni mówiliście, nie? Żeby tutaj iść, żeby potem oddać Hildzie. Żeby zaoszczędzić tam 20 sztuk złota czy coś. Dobra, nie chcę tego zbierać wszystkiego. Jak grać na padzie? Masz w opisie. Gram w Gothica od 5 lat, nie wiedziałem, że tam jest jaskinia. Co, że tam? Tutaj, gdzie teraz wchodziłem, nie wiesz, że jest jaskinia? No to ładnie. No to człowiek się dowiaduje cały czas coś. Cześć, Barry. Druga skrzynia w Nocy Kruka. No tak, tak, tamto dostajesz, jak będziesz magiem. Wiem, oczywiście. Tutaj właśnie tego nie ma. Czemu ja nie mam życia? Stuwa, myk. Rozrąbiemy sobie wszystkie ścierwojady.
44 miał obrażeń. No, 22 siły, 44 obrażeń. Kurde, dwuręcznym się tak fajnie nie robi tych. No widzicie, kurde. Zupełnie inny feeling. Szybciej. O nie. Dużo głupsza walka ze ścierwojadem jest tak. O nie! Myślałem, że wystarczy tyle. No to po mnie. Okej. No to mi weszło 30%. Ach. Dobra. Cześć Midi, jak się gra w Gothica na padzie? No nie najgorzej. Nie jest tak źle jak myślałem i tak jak w sumie wy też myśleliście chyba, że będzie totalnie przerąbane. A, wywabiony. Tadyn. O. Made of haterki. Ja gram w G2 bez NK, bo NK mnie irytuje. Torlof uczy tylko najemników, więc Harad to najlepsza opcja dla Paladyna. 3 złote. To znaczy Harad to najlepsza opcja dla Paladyna? No nie, no bo Paladyn będzie strażnikiem miejskim i tam nas Mortis nauczy przecież. Wtedy, jak już zostaniemy tym strażnikiem, więc tak. Ale dziękuję za donate, hejt. Doceniam. Bjorn. Kurde, na strzała są, no. Znaczy dobrze. Ale chciałem trochę poćwiczyć tą walkę. Bo dwuręczna jest zbyt wolna. Dopiero ten przy 60% ten styl jest fajny. Nic tu nie ma. Archie zaczepiaj go cały czas i 25. Jezu, znowu udajesz, że jesteś pół godziny albo godzinę ze streamem wstecz. Tak też można. Nawet lepsze to jest. Okej, nieźle. Nic tu nie ma. O! Myślałem, że się strzaił tamten. Niczego tu nie znajdę. Larissa nie ma w podstawce? Jest! Grega nie ma. Skipa nie ma. Całego Arkendaru przecież nie ma. Nic tu nie ma. Proponuję Bospera, bo kowalstwo może się nauczyć u Beneta, zanim przystąpisz do straży lub u Dobara w Górniczej Dolinie. No wiem, ale właśnie ja miałem jakiś argument, tak jak mówiłem wam wcześniej, wczoraj w nocy, że żeby dołączyć, znaczy żeby u Harada być po prostu czeladnikiem. Ale jaki to był argument, to nie wiem. I to było takie coś, co mnie przekonało do tego na 100%, że tak, muszę. Ale chyba to nie była kwestia kasy i bagowania ewentualnego. Oj. O! Jeszcze w tym samym kombosie się udało. Dawaj moje gobliny jagody. Halo, gdzie są gobliny jagody? Dziękuję. Żeby... Niczego tu nie znajdę. Padlinożędzy... Boże, padlinożercy, krwawe muchy. Xardas Wojownik. Tak, Gothic The Beginning. Dobra gra, kurde, na komórkę. Zarąbiste. No tak, wykuję sobie miecz jako czeladnik u Harada, ale on będzie słabszy i jednoręczny, nie? Bo tam nie da się kuć więcej mieczy niż ten jeden. Oj, co to jest? Trzeba po prostu słuchać. Naprawdę w to wierzysz? Trzymam się od tego z daleka. Kim jesteś? Mam na imię Orla. Jestem właścicielem tej miłej gospody. Slinku, Harad jest pod każdym względem lepszy, naprawdę? Może miecza, albo wiesz, że jak nie bagujesz, to tej stali aż tak dużo nie ma? Jakiejś odmiany po rozmowach z miejskimi sztywniakami? A może po prostu informacje? Jeśli się kręciołek jak Milton, to może magiem jeszcze zostanę? Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło.
Ode mnie nikt się niczego pomyśl nie dowie. Jak? Ty masz jakieś fajne rzeczy. Straszne dziadostwo było jak... Bez Nocy Kruka, nie? W Nocy Kruka to od razu tu ma jakieś tam topory, nie wiadomo jakie. Naprawdę w tym wierzysz? To sobie jeszcze zostawię, to mogę sprzedać. Dużo by mnie to kosztowało. Myślisz, to na pewno. Ja nikt nie chce wiedzieć. To mieszki otworzę, dobra. Na to nie wpadło. Jaki dom? Wiesz, bywało lepiej. Ludzie niezbyt. Nic mnie już nie dziwi. No dobra, tak zrobimy na pewno z tym Haradem. Już nieważne czemu. Nie muszę pamiętać. Nie musisz mi tego mówić. Dobre mają tu piwo? Nie jest może najlepsze. Zupełnie się z tobą zgadzam. Co tu porabiasz? Jeszcze kilka dni temu wypruwałem sobie flaki na polach obszarnych. Jak kilotynę mam robić? Pewnego dnia powiedziałem sobie, teraz sam sobie jestem szefem. Interesowałby cię mały konkurs? Nie doszło do mnie nic. A na czym miałby on polegać? Nazwałem go do dna. Zasady są całkiem proste. Tak, tak, Feniks, oczywiście, że tak. Ja tylko mówię o tych różnicach, nie? W tej spelu nie piwa. Każdy nie powinien mieć tu nie wiadomo czego. No może taki jeden pancerz, okej. Okay. Który dłużej ustoi na nogach. Ten skórzany może kiedy miał gdzieś w kufrze i tyle. Czy mogę postawić na kogoś innego? Oczywiście. Wszyscy Sam tak mówiłem. A któż to? Randol. Przyślij tu tego zgłoś. Jak dużo? Widzi i słyszy się to i obu. To mi się podoba. Inaczej bym się do tego zabrał. Wezmę pięć. No, przemasz. W porządku. I teraz my go drażu. Nie no. O. Ciągle to samo. Halo, zostawcie mnie, pały. Ale ich wymikruję zaraz za stołem, patrzcie na to. O nie, tu nie ma przejścia. Trzymaj łapska z dala. Na DC już wylądował screen z tym kosmykiem. Kurde, jak zwykle. A to nawet jakbym tak długo nie trzymał, to wystarczyłoby, żebyście zatrzymali live'a, nie? Nic nie mogę na to poradzić. Także ten. Cześć, Gracuś. Wcześniej czy później musiało się... Zrobił coś z gildią złodziei? Nie. Znaczy, wydałem dwóch gości i tyle. Tam tak mówiłem. Ile? Jeśli zapłaci... W porządku, że oto klucz. Nie można na tym polegać. Farmor. Dobre rozwiązanie byłoby gol or... Zamiast wyjście. Tak, no to by było bardzo, bardzo mądre. Że albo masz szybko w mieście za 250, albo taniej, ale później. Albo jak sobie pójdziesz, bo wiesz o tym, czy coś. No, o te 50. No tak to no bez sensu rzeczywiście. Cześć, Danielu. Nie chcę wiedzieć. Nie mówię ci przecież. Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie musisz mi tego mówić. Nie znam. Kurde, wszystko jest na zamek, fuck. Nie mam czasu. Czego masz taką ciemną kamerkę? Coś tam z kontrastami robiłem. Światło tu jest w miarę normalne jak zwykle, ale. Nie mój problem. Jakoś tak wyszło. Widzi i słyszy się to i owo. O której godzinie tutaj trzeba było? Do północy się przespać? Czekajcie. Mam na to dwa dni, więc spoko. O, no się, no, halo, co ty robisz? Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Jakby się itemki różniły ceną zależnie od handlarzy, wszystkie, to by była masakra. Co, gdzie lepiej sprzedać? Byś siedział nad tym nie wiadomo ile, nie? A tak to wiem, że wszędzie mogę wszystko sprzedać, to jest tylko gra. Ale z tym pancerzem rzeczywiście mogłoby tak być. Bo ten pancerz nie jest w oknie sprzedaży, tylko wynika to z dialogu, więc czemu by nie? I wtedy można by było wprowadzić jakieś opcje targowania się przy tych przedmiotach, które można kupić z opcji dialogowej. Może o tym nie wiesz. Nie mam czasu na takie rzeczy. Pokaż ustawienia graficzne, co? Powinien był wiedzieć lepiej. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie. Miód oddawaj. I teraz mnie skarcą za kradzież, bo będzie, że miód stąd niby wyciągnąłem, czy coś takiego. Nikt się niczego nie dowie. Dobra, idziemy szybko do Randolfa. Witam w mojej kuchni, Major Suchodolski. Dlaczego oni się wybili? O co z tym chodzi? Cześć, Max.
za nawet 11 lajków, panie Fenix, jest giveaway kolejny. Polecam zostawić łapkę. Cześć Dominik. Jestem trochę taki dzisiaj dziwny. Strasznie zmulony dzień był. W nocy nie spałem. Rano mnie budził sąsiad. Wiadomo czym, maszynami i tak dalej. Potem byłem taki zmulony większość dnia. Trochę się wydudziłem w pewnym momencie. I teraz też tak się jakoś czuję, jeszcze taki gorąc, że normalnie człowiek by się położył na łóżku i leżał i tyle. Dałem łapkę, bo prosisz. To dla twojego dobra, żebyś mógł wygrać gierkę za darmo. Sąsiady, słuchajcie, co? O, Engardo tu jeszcze leży, dlaczego? A gdzie ten drugi? Skoro Engardo tu leży, to czemu ty tu nie leżysz, ten Alvaro? A nie, leży, dobra. Alvarez. Nic tu nie ma. Ha, nie macie gdzie spać, frajerzy. Ile? 10. Naprawdę? Jeśli wy... Chwila. Dobra, i teraz już się chyba nie musimy tym zadaniem przejmować, nie? Tylko po prostu wrócić tam po dwóch dniach, czy nawet więcej, i powinien być dialog. Zgadnij, ile ostatnio w pracy sera przerzuciłem. Tonę? Nie wiem. Jechałeś 100 km o 5 rano, spałeś 2 godziny. No to też krótki sen i tak dalej. No to nie jest nigdy dobre. Czasem takie dni są, no i tyle, nic nie poradzisz. O nie, nie tędy. Sobie goblinsy zabiję. Tu nie ma już teraz bandytów na moście przecież. Normalnie elegancko stoi sobie 2 czy 3 gobliny i do widzenia. No i jest 200 i elegancko. Zaraz zrobię giveaway'a. Wrócę pod gospodę, napijemy się piwa i robię giveaway'a. Antyspam. O, dobra. Dobrze, że przypomniałeś. Myk! O kurde. Myk! No bij. O, dostał. Ha, frajerze. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. No kurde, w nikim nie było żadnej ryby ani nic. Żałosne. Tu za bardzo nic nie ma i tu kufra chyba też teraz nie ma. Tak, bo jak tu byli bandyci, to jeszcze to był kuferek jeden. Heh, się pozmieniało, madafaka. Czy przeżyję? Powinienem przeżyć. O. I co, ile tego sera w końcu przerzucił? Nie pomyślałeś, nie, pomyliłeś się o jedną... A, 11 ton, okej. Okay. Nie mam pojęcia, jak takie coś wygląda, nie? Nie wiem po prostu, jakie mogą być nawet liczby. Ile to trwa, na przykład na takie 8 godzin pracy czy coś, więc... Strzeliłem tak z głupia tą jedną tonę. Nieźleś mnie urządził. Jak to? Lepiej, żeby nikt się nie dowiedział. Dobra, to był powiedzmy ważny dialog, oni sobie chlają na razie. Dobra, napijemy się tu piwa, tak jak obiecałem. Mam piwo? Mam. Ślubna strzała, a nie. Tu piję to jak butelkę. Trochę głupio to wygląda, nie? Mógłby tak trzymać bardziej za kufel, ale no jest jak jest. Dobra, czyli tak, trzeba subskrybować kanał, lajkować tego stream. Alt tab. Lajkować tego streama oraz na czacie trzeba będzie wpisać... Meet miało być, tak? No i będzie my i ty. 3 litery, niedużo. Opowiem ci pewną historię. Rodzice kupili dzisiaj nową pralkę, bo stara 20-letnia umarła. I kurwa, jaka ona jest cicha. I co, i tyle? To jest cała historia? To już koniec? Nie, ale on oczywiście. No okej. No to fajnie, że jest cicha. Naprawdę w to wierzysz? Jeden blok sera waży plus minus 15 kg. No tak, ale nie wiem, jak to w tej pracy. Jezu, co jest z tymi włosami? Czekajcie. Się niczego nie dowie. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Ale długie. Nic mnie już nie dziwi. Widzi i słyszy się to i owo. Naprawdę w to wierzysz?
Co jest? Dużo by mnie to kosztowało. Aha, koniec historii Feniks. To bardzo ładna historia. Polecam w takim razie. Super. Dzięki za suba, Damianie. Milten. Nie raz właśnie do mnie mówili Milten. Jeszcze miałem jakąś czerwoną koszulkę kiedyś, czy coś takiego, to już w ogóle. A dubbingowałem gdzieś Miltena. W Gothic Dare Comic chyba, jak był na YouTubie, robili takie coś. Nie wiem, chyba już przestali. Niestety to robić, ale no tak, coś tam było. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Tyle? O Jezu, antyspamu nie włączyłem. Ale co to, 48 osób bierze tylko udział? Z 90 powinno, zawsze jest przez pół z liczby widzów. Nie wiem, czemu to jest zależność, ale zawsze tak było. I teraz też, no to jest około 190 czy 80, no to tam z 80-90 powinno wziąć udział, a bierze 48. Bierzesz sobie blok, rzucasz na maszynę, ona go kroi na przykład w plasterki i pakuje do opakowań. No i taki proces krojenia teraz... Mit, obalony. Sam tak mówiłem. 51 było przez chwilę i nagle 49, bo ktoś parę razy wpisał. Brawo. Dobra, nieważne, nie będziemy tak długo czekać. 3, 2, 1, go. Adrian S. Nie subskrybuje. I Nightbot to powiedział. Być może przed sekundą zasubskrybował, więc za krótko, trzeba troszeczkę wcześniej. Więc cóż, no jak nie subskrybuje, no to rolujemy dalej. Rol. Major Suchodolski. Naprawdę w tym wierzę. Ej, ale on subskrybuje akurat od bardzo dawna. Widzi i słyszy się. Jak to się stało? 10 luty jest napisane. Nie mów, że o tym nie wiesz. Major. Jakby to jeszcze był ten prawdziwy. Na tajemnicę. Powiem tak. Zobaczmy, czy lajkuje. Kanał nie zawiera playlist, no więc... Jak wie, co robić, to wie, co robić, że tam z Discordem, a jak nie, to niech powie i na czacie mu moderatorzy wyjaśnią, o co chodzi. Także gratulacje, lecimy dalej. Kolejny giveaway na 300. Łapek. Dobra, tu się prześpijmy, to już od razu to zadanie oddam w sumie. Cześć, Summer. Nie witałem się już dzisiaj z tobą? Tak cię kojarzę, że byłeś. Pyszny kot. Ugułem. Dzięki za suba. Ktoś. Wyjaśnijcie, koledzy. No to teraz moderatorzy, wasza praca w tym momencie. Za to wam płacę przecież. Z Orlan tu dalej stoi. Ile tu musiało minąć? 2 dni? Ciągle to samo. Czy dział? Nie ma. Chyba 2 dni musiało minąć. Mucha. Tak, jakby mnie to cokolwiek... Ciągnij za lampę, na pewno zadziała mit. Co, że... I był taki mit gdzieś, że się ciągnie tu za lampę na przykład i coś się dzieje? Te drzwi by się mogły otwierać, co są wiecznie zamknięte. Nie mów, że o tym nie wiesz. Też się ktoś pyta, czy to jest zwykły gotik? Po tytule i miniaturce w sumie też. Nie, zaraz, to z Rolanem trzeba było gadać chyba. Wie, ludzie. Kurde, nie pamiętam. Nie pierdzielam stąd. Idziemy na farmę. Archie, weź mi powiedz, czemu jak się stara od roku na YouTubie robić coś najlepiej jak się potrafi, to jeśli nagrywa się to, co się lubi, to jest po 30 wyświetleń na odcinek? Ile rok mówisz, że... Nie wiem, musiałbym w ogóle zobaczyć twój kanał. Jak to tam nagrywasz, jakie rzeczy robisz i tak dalej. To tak to ciężko odpowiedzieć. Może tam coś jakości brak, albo po prostu właśnie, tak jak mówisz, no lubisz jakąś grę, ale ona jest mega, mega niszowa, mega taka niepopularna i nikt jej nawet nie szuka na YouTubie, to też jest ważne. Czasem chcielibyśmy coś nagrać albo postreamować i czasem to po prostu robimy, bo tak, a czasem jednak się hamujemy, bo no cóż... Bo chcemy się rozwijać, nie? I musimy jednak coś innego nagrać. Coś, co przyniesie większy profit. Proces krojenia akurat w ten dzień był szybki, bo 1 kg powinien... O kurde! Dzięki za suba, Adamie. Byłem padnięty po tym dniu, no ale pieniążki są potem. No i można, kurczę, wtedy sponsorować, wysłać dotacje i tak dalej. Wiadoma sprawa. O to chodzi w życiu.
Orlan sam cię zaczął. Wiem, ale to po prostu było jakoś tam po paru dniach, czy coś takiego, no może więcej dni. W nocy się tam pytałem, więc pewnie trzeba było się przespać jeszcze jeden, bo to, że się przespałem dzień, to tak naprawdę od północy minęło wtedy parę godzin, więc chyba jeszcze jeden to tak naprawdę będzie dwa dni. Gdzie pracujesz poza YouTube'em? Nigdzie. Myk. Kurde, niedobrze, bo to jest czarny goblins. Może na nim się powinienem skupić. Tak, to zabiję jeszcze tego. Kurde, robi mnie jak chce. Pała głupia. Dobra, muszę dobry synchro teraz. A, nie, zostaw. Złoty save robię, uwaga. Ale na dwójce. No, te ręce do góry zostały, ale broń mi już wyleciała. Dobra, nic się nie dzieje. Uwaga. Klikam tył od razu. A! Nie jedynkę, fuck. Skąd masz czysty Gothic 2? Z płytki. Kulą ognia go. Po co? Nie, to w lewo mogę chyba iść. Uwaga, szybko w lewo. O, dokładnie. Pyk! Idealne mikro. Nie ma czego plądrować. O, super. Witam wszystkich bardzo. Czy tam po prostu serdecznie. Witam. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Pokrąca śniącego goblingo. No, ładnie mnie robił, nie? Tak jak mówię, są zwolennicy grania tylko i wyłącznie na klawiaturze w Gothica, a w takich sytuacjach, dzięki tam za suba, a w takich sytuacjach jak ta, myszka po prostu jest niepokonana. Szybkie obroty, już ciach goblina, jakiś unik, szybki obrót myszką, a nie taki obrót, czy nawet w sumie wolniejszy, taki. No masakra, pif paf, dzięki za suba. Czy da się usunąć dodatek z nocówka skupionego na Steamie, gdzie... No, z tego co tam już ktoś pisał, to teraz już mod robiący klasycznego Gothica 2 z nocy kruka działa lepiej niż kiedyś, więc... Pewnie tym modem, to na Steamie też powinno zadziałać. Tu będzie przerąbane, patrzcie, bo tu jest ich więcej. Najpierw czarny poleci. Dobrze. Mogłoby lepiej wchodzić, ale... biegnij bezimienny, biegnij, tak. Nie, ich musimy porobić czarami jednak. W takim wypadku. Działa, bo sam używam. No to właśnie. No ja mam po prostu z płytki, więc... jest okej. Okay. To jest zapis przed walką tamtą chyba. No to tak. W czary wchodzimy. Kule ognia mam dwie. Kula ognia wymaga w ogóle 10 many, a nie 5. Nie wiem, czy tak było normalnie. Tu wymagana mana 7. Tu chyba coś było pozmieniane. Ogniste strzały. Tu jest też ładny 7. 6. Ej, nie było tak na pewno w nocy kruka, że po 7, 6 coś wymagało. Dobra, to będzie teraz... Okej, okay. Masakra. Jak się zmieniało? O. Co to? Wystrzelili go z procy. Co to ma być, jakiś Angry Birds? Ile ja mam many? Czemu mam 12 many? Aha, dobra. Kurde, to mogłem tam. Ała! Hawkersony głupie. Ha, frajerzy. Dobra, tego chciałem. I teraz tak robimy. Pierdzielaj stąd. No nie kieruj w krwiopijce, tu. No nie. Co za żałość, no. Jest okej. Te gobliny powinna strzała spadać. Co one robią? O, nie, nastrzała.
Na 3 nawet, to są jakieś silniejsze. Dobra, zostaje czarny. Czarnego może rozpykam już mieczem normalnie, czy tam toporem. Myk. Co się jemu stało właśnie, nie? Patrzcie. On zaczął spadać teraz, czy jak? O nie, odwrócił się. Weź, wypierdzielaj, halo. Dobra, git. To jeszcze nie koniec, bo jeszcze są gobliny w dalszej części jaskini chyba. Tu jest spoko, ale w Nocy Kruka tu Greg przeszkadza wręcz w takim wypadku. Na szczęście można tu przyjść wcześniej, a potem dopiero z Gregiem, nie? Niczego tu nie znajdę. Cześć Ortega, może przeczytasz. Robię model G2, następnym apokalipsę, fajnie, nie? Naprawdę? O. To była ta niespodzianka, tak? Czy coś takiego? To co mówiłeś kiedyś. Nie, no to fajnie, to spoko. Jak jeszcze apokalipsa będzie do tamtego momentu, którego ten, tego moda... W ogóle szacun, że no to G2 ci się zachciało robić mody, nie? Bo to tylko ten... Ten Gothic 1 cały czas, całe życie. W ogóle tu jest jeszcze gorzej. Na co ja się w ogóle piszę tutaj? Pały głupie. Frajerzy. Jest tu 5, co? A! No nie! Czemu on skakał tak do przodu zamiast do góry? Skomplikowany nie będzie, ale myślę, że fajny. No jak będzie tak mniej więcej do godziny, to spoko. Chain Lightning by się przydał. O kurde. Jezu, tu ich było zawsze 5? Impasible. Te strzały mi się skończyły na nich. Ała. Bokiem jak biegłem, to mnie nie trafialiście. O nie. No błagam, no debilu. Nie. Klawiaturę czyściłem, tak. To 5 minut odpoczniesz, a potem się zastanowisz, czy... Znaczy w trakcie się zastanowisz, czy czyściłeś jednak, czy nie czyściłeś, czy co robiłeś. No teraz mi przestają gonić. Ja nie chcę, żeby mi przestawały gonić. O! Kurde! Jak ja tu wcześniej niby wskoczyłem, no. Dobra. Prawie git. Super. No i teraz nawalaj. Czemu on przestał mnie gonić? Ej, zrezygnował typ. Bo oni cały czas do mnie biegną, nie? Zostałem. Dzięki za suba. Kurczę, krótko te suby się wyświetlają. Nie zdążę zobaczyć. O, i teraz przestał mnie totalnie gonić. I już znowu. Byś przywitał swojego sponsora. Ciebie wrzuc? No to witam. O nie, skończyły mi się. Cztery zwoje takie. No nic, spróbujemy. Co jest? Nie, co ty robisz? To. No i powiedzcie mi, gdzie jest reszta tych goblinów w tym momencie? Co się tu stało? Czemu mi tam krwiopijce zaznacza? Tu chyba jakiś goblin siedzi. O. O, okej. O, jest, pała głupia. Dobra, ten akurat mało życia. Nie, tego muszę spróbować zrobić tak. Podwójne wyciąganie miecza, za to się tu skutecznie. A! Fuck! Dobra. No i gdzie jest jeszcze jeden? Oni tu gdzieś są? Chyba, że wrócili do jaskini, nie wiem.
Niczego nie można wydawać. Nie ma się Emil. Ej, co się Emil dzieje z Landryną w ogóle? Znaczy, co się dzieje? Wiem, że ona tam jest za granicą, ale mimo wszystko pojawiała się od czasu do czasu. Co się teraz dzieje, że się w ogóle nie pojawia? Napisz Warhead jeszcze raz, bo to jest za daleko w tym momencie, żebym ja wyczaił tę wiadomość, która była, jak to było takie skupienie na walce. Kurde, trzech ich jeszcze jest, serio? No chance. Czemu ja to w ogóle zrobiłem? Myślę, że nagrywać to, co lubię, pomimo małych wyświetleń, czekać, aż ktoś zacznie oglądać, czy co? Bo już załamka lekka, nie wiem. Nie wiem, mówię, nie wiem, jak ty to robisz. Może nie jest problem to, co nagrywasz, tylko to na przykład jak nagrywasz, no kurczę. Teraz ci tak nie powiem nagle. Nagrywasz jakieś RPG, tak? To może Gothic, może jakiś Wiedźmin czy coś. No to są w miarę popularne gry, szczególnie w Polsce, więc powinno być teoretycznie ok. Może problemem jest coś innego, no. Teraz jest ciężki czas na YouTubie, powiem ci. Kiedyś było troszeczkę łatwiej, a ze streamami to już w ogóle. Nie ma czego plądrować. Dlatego niektórzy są tak mega teraz wybici. Może nawet niektórzy, co nie powinni być, co to teoretycznie nie zasługują, czy coś takiego. Teraz już się ciężko bardzo wybić na YouTubie. Nawet streamami. YouTube tak sobie pogrywa, no to trudno. Czy niemożliwe, to nie wiem, trzeba mieć jakiś lepszy pomysł. Ale przydałoby się. Nie mogę teraz broni wyciągnąć podczas biegu, więc jest lipa totalna. Algorytmy, jeszcze raz algorytmy. Algorytmy też, no kurczę, możesz zawsze... Nie tego! Dobra, dostał inny chyba. Super. Dobrze, tak miało być. Teraz obydwoje mają mało życia, więc jest szansa, że ich zabiję szybko, a potem trzeciego już jakoś dojadę. Złoty save. Szybkie wyciągnięcie broni, jakby się dało. O, dziękuję. Kurde, i tak dupa z tego będzie. Dobra, jeden spot. Drugi... Nie. Ale jest długo to tu trwa, sorry, że tak ten, ale... Próbuję to jakoś na tym padzie ogarnąć. A raz, że broń dwuręczna jest mega wolna na bardzo szybkie gobliny. Ała! Dwa, że to pad. No i właśnie, ten goblin sobie biega jak chce. Kombosy mi tylko sadzą, a ja nic nie mogę zrobić. Dobra, jeszcze raz. Ale no jest to do zrobienia teraz już bardzo łatwo. No biegnij. O! Super! Bokiem mnie nie dogonisz, frajerze. Muszę teraz jakoś uleczyć. No frajerze głupi, przestań mnie gonić. Kurde, tu są wilki. Fuck! Fuck! Szczury. Do wody, ty, to będzie dobre. Kto tam się leje? Aaaa! To było ładne. Tam chyba goblina zabiły, no fuck. Czekaj, czekaj, jeszcze nie. Przecież tu nie przyjdziesz. No, zabiły tego goblina i to żrą. I to, no tego słabszego, świetnie. No te tu mi akurat super kombosy weszły. Szans na trafienie 100%. Szczura jeszcze zabiliście. Dlaczego mi to robicie? Ale żałosne. Jest zbyt leniwa, żeby włączyć kompa, mówisz. No widzisz. No, ale cały czas z nią tak naprawdę serio kontakt utrzymujesz i gadacie i w ogóle? Ciekawe. Nie.
Prawie dobry deal tutaj mamy. No serio, ja go nie trafię. No. No. A, pałuj się. Kiedy pójdziesz do Erkendaru? Aha. Którym lepiej, w którym wolicie, żebym poszedł w rozdziale? W drugim czy w trzecim do Erkendaru, co? Czat. Piszcie 2 albo 3 na czacie. Gdzie mi zabiłyście tego goblina, frajery głupie? Chyba, że on uciekł. Może on sobie stąd poszedł, czy coś. Nie, bo jeden mnie już tylko gonił. Chyba okej, okay, jest, dobra. A może dość tego reklamowania się na twoim streamie, Archie? Ale Warhacza to znałem trochę, w sensie... jakby to powiedzieć. Jakiś dubbing, to chyba... Tak? To było to? Dobrze pamiętam? Jakiś dubbing tam nagrywałem do jakiegoś filmu? Coś w stylu Machinime, tak? To było? W zerowym, w pierwszym, w siódmym, w drugim. Kula ognia. Opłacało się. Warto było. Po te kule ognia po prostu tutaj przyjść. Nie no, expy się zgadzają przynajmniej też. 6. poziom, 15 punktów. Coś kurczę. Muligałka. Nie wiem czemu. Czemu on się... To jest maksimum. O, przyspiesza, przyspiesza chyba. I nagle... Znowu zwalnia. Kurde, co jest z tą gałką? O. Raz szybciej, raz wolniej działa. To masakra. No nic, lecimy dalej. Trzeba Bastera, nie Bastera, Boże. Bastera? To był Baster? Trzeba go pobić. W rozdziale witamy w kolonii. Tak to do mnie ten namik. No właśnie, coś tam kojarzy. Ale tam ostatecznie chyba się to jakoś nie cieszyło właśnie dużą popularnością też. Nie wiem. Jak się wybić, to nie jest pytanie do mnie, bo... No bo ja się jakoś nie wybiłem, nie? Ludzie mieli po prostu szczęście, więc mogę powiedzieć... Trzeba mieć szczęście. Trzeba cokolwiek robić i mieć szczęście. Oczywiście im lepiej robisz, tym jak masz też szczęście, to jest jeszcze lepiej, ale... Ale w zasadzie to... Patrząc po ludziach, którzy się gdzieś tam w miarę powybijali, to... To raczej mieli szczęście niż... Niż jakiegoś tam skilla, powiedzmy. Niż jakość, niż takie rzeczy. No, a jeżeli chodzi o to, jak zacząć... To nie wiem, no po prostu trzeba zacząć i ćwiczyć, bo... jakieś tam oswojenie z kamerą i takie rzeczy to przychodzi po prostu z czasem, w zależności od to, jakim się jest człowiekiem. Więc nie ma jakiejś takiej zależności, że jak zaczniesz tak albo tak, to lepiej. Ja zaczynałem na przykład bez kamerki, nic nie mówiłem prawie. No a teraz co, siedzę sobie na streamach, tam 170 osób mnie ogląda. Oczywiście tylko na Gotiku, ale... Ale i tak. I jakoś to jest, jakoś to idzie, nie? I cyk, gałeczka. No i oj, znowu. I teraz jest szybko, znowu fajnie. A raz jest szybko, raz jest wolno. No masakra. To nie, tutaj chyba nic nie było. Obróć się. No, wynoś się. Zluzuj poślady. Dawaj na schod, na solo. Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? Ale masz swojego wiernego widza mnie. No nie, no tak, no, wiernych widzów mam zawsze tam 30 czy 40. Skoro tak mówisz... W rzeczy samej. Nie wyglądasz na niebezpiecznego. Zdarzyło. Mamy tu do czynienia... Masz na myśli prawdziwych orków? Tych wielkoludów? Jedną... Cześć, Bilek. Stroisz sobie ze mnie żarty? Ależ skąd? Ty robaku! No to chodź! W każdej chwili. No to... Myk! O nie, zwłaszcza będzie dziwnie. Chociaż... Ole dostał w pierdziel. O kurde! Gościu, ty nie masz podejścia do mnie żadnego. Myk! No! Ile ty masz życia, że ja cię nawet, jak biję po 5, to mu bierze tak sporą część paska? What the fuck? A łuk miałeś?
Miałeś, dokładnie. Dawaj brońkę jeszcze. Jest jeszcze lepiej. Jak ci się podoba Alex? Podobał? Trochę miałem z nim takie doświadczenia przykre, bo raz, że pokusiłem się baitowo na poziom trudności Ultra, który oczywiście nie był zbalansowany, bo co się można spodziewać, bez sensu była walka z jakimkolwiek potworem, co było głupie. Po drugie, no wtedy nie miałem jeszcze takiego kompa jak teraz. Dobrze. I cóż, no nie było to najlepsze też wrażenie jakieś tam wizualne i tak. Ale mimo wszystko nie oceniam jakoś bardzo źle Alexa. Czuć było trochę ten klimat. Może niektóre dialogi były za długie i niepotrzebne, ale poza tym to... Może bym kiedyś w niego pograł, ale nie wiem, na streamie mi się chyba nie chce. Czyja to chata? Może w jakimś dodatku to wyjaśnią. Jak wyjdzie dodatek do Gothica 2, to może wyjaśnią faktycznie. Bez przekonania to powiedziałeś, jestem smutny. Znaczy co, no... Jest... Ja dzisiaj taki jestem po prostu, mówię wam, że nie spałem i tak dalej, ale i tak próbuję coś ogarniać. A tam ksiul. Sentenza. Co pięć bryłek? Nie. Nie. Tak właśnie myślałem. Każdy. Dobra, i u niego w sumie, u niego się możemy uczyć. Co się stało z najemnikami z kolonii? Kiedy bariera padła, krótko potem a większość zna, ona arka... No wiadomo, wiadomo. Czekajcie, bo to nie jest głupie, żeby spróbować... Oczywiste. Pięć siły się nauczyć... Nie to. Widzi, słyszy się to i owo. Jakoś tam normalnie u tego Torlofa, a 10 już zainwestować w kolejne procenty w broń dwuręczną. Ale czekaj, on uczy chyba tylko jednoręcznej. Moment, co ja gadam. Pokaż ty mi swoje opcje jeszcze raz. Może be... Tak, on zawsze jest jednoręczny. Ale za to przecież, kurczę, na Farmionara się da nauczyć. Okej, okay. Polne bestie możemy sobie zrobić też. Fajnie mi się walczy. A oglądałeś Rusków, jak robią na lajcie jakieś dowalone potwory w Eleksie na Ultra? Czy oglądałeś... No tak, sposób jest zawsze. Mi chodzi o balans po prostu. Znalezienie sposobu, no to jest... już wtedy easy, tak jak w Gothiku, nie wiem, no... Mogę sobie zabić orka na tym poziomie, raczej bez problemu. Na przykład z polną bestią mam problem, bo w dwuręcznej jest troszeczkę inaczej. Kurde, jakie ona mikro robi jakieś. Ej, no serio, mam problemy. Dwuręczną bronią mam problemy na padzie z polnymi bestiami. Masakra. Ale to powinno być tak, że okej, znasz sposób, to fajnie, no to niech to ginie, a nie, że musisz go użyć jeszcze tylko 680 tysięcy razy. Jezu, jakie ta broń jest wolna, ta polna bestia to mnie po prostu... No... Na szczęście też dużo życia nie zabiera, nie? W nocy kruka bym już zginął prawdopodobnie, ja się tu w ogóle nie leczę, jak widzicie. Jeszcze. Ło! No, dobrze. Z topielcem nie miałem takich problemów chyba, jak z polną bestią. No, trolla też porobisz sposobem. Wiadome. A takie ruskie przyjdą i ci dowalą mu, temu trollowi, trzy razy więcej życia. I mimo, że on już ma dużo, to dadzą mu jeszcze więcej, nie? A sposób jest dalej ten sam. Jaki to jest sens przedłużać tę grę? Dlatego te poziomy trudności, no, powtórzę się któryś raz, ale jak dla mnie, nie mają sensu. Dla mnie poziom trudności ma sens na przykład w platformówce. Bo tam precyzja się liczy bardziej. Wtedy tak. Albo na przykład, jakby ktoś chciał przejść jakąś grę RPG, ale kompletnie nie umie grać, powiedzmy, i chce po prostu sprawdzić historię, to wtedy jakiś super easy by się przydał dodatkowo, żeby on na przykład, nie wiem, niepotrzebne były jakieś walki, ale to jest taki już specjalistyczny poziom, to nie jest zmniejszenie poziomu trudności jakoś, tylko już taki specjalny dla laików, którzy też chcą po prostu poznać historię, nie? No, szczególnie w RPG można to spokojnie porównać niektóre historie do filmu albo książki, nie? A jeszcze masz wpływ na jakieś tam zakończenie albo jakieś dialogi, no to już w ogóle. Czasem to jeszcze lepsze źródło. Myślałem w donacie, że Torlof jak nie słuchasz i plujesz na mnie jak kobra plująca. Wiesz co, ja pamiętam, że uczy i niekoniecznie tylko najemników, ale możesz mieć rację i tyle. A jak było w klasycznym Gothiku 2? Bo ty pisałeś, jak było w klasycznym w tym momencie, czy tak ogólnie jak było?
Pozdro od krzyża, co? Krzyż. Poziom trudności dla bab. Tak. Przecież kobiety w ogóle nie grają w gry komputerowe. Dlatego ten poziom mógłby się tak nazywać. No nie wiem, dzięki za rajd czy coś. Nie wiem, 3 osoby na razie chyba. 4 osoby. No dobra, spoko, no zawsze coś. Easy jest łatwy nawet dla laika. No mówię, różnie to bywa, ale no... Ja bym tego nie rozdzielał. Widzicie, w Gothicu nie ma normalnie poziomu trudności. Po prostu zrobili jakiś tam balans. W Nocy Kruka jest trochę bardziej dziwny, bo nie możemy tak fajnie nowych znalezionych broni zazwyczaj zakładać. A pod koniec gry, jak się zdobywa jakieś super ostrza, to i tak, na przykład jak zostawiasz szpon Beliara, to już nie zakładasz tych innych broni, bo po co? I ta eksploracja trochę traci na takim duchu, bo fajnie jest tak wejść do jakiejś jaskini ze szkieletami, a tam leży jakaś fajna broń. I okej, fajnie mam nową broń, a nie, tutaj i w Gothicu 2 to tak trochę działa, a w Nocy Kruka już nie. Czekajcie, muszę się uleczyć. Pozdro od Krzysia. Strasznie niesynchronizowany ten raid troszkę był. Strasznie troszkę, tak, to miało sens. Ale dzięki, no smaka. Ach, dobra, mogę to też zjeść. Trzeba przeczyścić troszkę fibunek. Bo i tak to na przykład takie leśne jagody mi się do niczego nie przydadzą. Gothic trzyma fajną eksplorację. Nie najgorszą. Zawsze lubiłem odwiedzać jakieś jaskinie w Gothicu 3. Jakieś tam kufry były zawsze, jakieś zwój się znalazły, jakieś fanty. No okej, okay, mogę się w miarę zgodzić. Może, nie wiem, no Gothicowi trójce można wiele zarzucić, ale jakiś tam swój klimat ma. Kio masz procka i kartę graficzną. Wszystko masz w opisie, nawet jest w formie zdjęcia. Ale dostała pierdziel. Kiedy returnik to zbroja? O, pamiętacie te pytania? Te combo pytań, które... Na czym to było? Na Darksadze? Czy w czym to było? Co ja grałem wtedy? Że było tyle pytań właśnie o zbroję, o moda, czy o coś tam. Jakiś mod właśnie chyba. Ja masz się usiekaj kolor. Też jest taka informacja w opisie. Serio, czemu usuwasz takie rzeczy? Błagam cię. Już któryś raz. Proszę się opanować. Kiedy wyjdziesz z kopalni, no to tak, no była Dark Saga, ale te inne pytania, nie wiem, chyba coś innego. Jak RPG nie ma pod wodospadem ukrytej jaskini, to eksploracja jest... O nie, dwie wziąłem na siebie, serio? Jestem głupi. Dobra, nieważne zresztą. Miałem szczęścia trochę w tej głupocie. To było fajne w Gothicu 3, że właśnie dało się walczyć z jakimiś grabiami, łopatą, miotłą. No kurczę, są takie rzeczy, ale nie mogę. To znaczy cheatami bym to chyba mógł zrobić. Ale no nie, już nie będę bawił tak czy siak. To był taki, bo w Gothicu 3 też w sumie dwuręczna broń była grana. To aż mi się tak przypomina. Dzięki twoim filmom i live'om po 2 latach wróciłem do Gothica. No to nie wiem, chyba mi miło czy coś. Cześć Aneczka, siemano. Uważasz, że to w porządku pytać takie rzeczy? No ale przecież, kurczę, niektóre z tych pytań to nie są takie... U mnie na przykład można przeklinać albo coś takiego, a takie pytanie to widać, że... Jeszcze Kiszak w ogóle zadał raczej nie jakoś dziwnie chamsko, tylko bardziej z ironią. Już prędzej jak ktoś nowy przychodzi i pierwsze co robi, to tam pisze jakieś takie rzeczy, to jest trochę dziwne, ale... No ale takie coś, musisz to rozróżniać, bo to kurczę słabo tak. Nie przesadzajmy. Dobra, co ja chcę dalej tutaj zrobić? Bardzo mnie boli to, że nie mam mikstur. Strasznie dużo życia mam. Ej, ja może tak słabo dostaję, bo ja w sumie tych bonusów sporo miałem od... Darona. Może to dlatego. Czy ty grasz Gothica 2 bez NK? No tak by wychodziło jakoś. Hmm.
No, watch time elegancko. Nie, watch time jest bardzo mały na gotikach, muszę ci powiedzieć. Na innych grach to widać, że to przychodzą stali widzowie, którzy siedzą normalnie długo, a taki gotik to jest taki przesiew ludzi. Przychodzi, odchodzi, nie wie co ze sobą zrobić zazwyczaj. I teraz mam na przykład 8 minut watch time'u, gdzie na innych grach mam około 20 na spokojnie. Tylko że jest mało osób i mało wyświetleń ogólnie, no ale te osoby są i siedzą. Także to jest o tyle fajne. A, wybiję sobie bez tego go. Nie wiem, czy on mi expa podbiera, czy nie? Fester, w sumie? Walić go. Możliwe, że podbiera. Bo on jest tym najemnikiem Sylwia, więc jest raczej zły. Nie śledzisz tego na żywo? Powiem ci, że no... Jak ja... Bo ty nie robisz wydarzeń, no nie? Ty to odpalasz po prostu nagle live i koniec. Ja wcześniej tworzę wydarzenie i mam zupełnie inny ten panel. Fajna rzecz ogólnie. Liczbę widzów, częstotliwość rozmów, od tworzenia widzę w tym momencie ile jest już wyświetleń i czas, średni czas oglądania. Czasem ta strona się zacnie i nie chce mi się tego odświeżać, to już tam ciul. Oprócz tego liczbę lajków mam otwartą w innej karcie, zapauzowany filmik, właściwie zastopowany. Też fajna sprawa. Podbiera, no właśnie chyba tak. Panie Józefie Stalinie, ale to dzięki mnie byś tak nie robił, bo ja jestem innego zdania, więc to nie przeze mnie. To musiałeś podpatrzeć jakiegoś innego youtubera albo streamera. To niestety. Nie możesz mi dziękować za rzeczy, których nie promuję i nie wyznaję. Tak samo jak ktoś się gdzieś tam kiedyś czepiał do mnie na jakichś prywatnych tych, że jakiś widz, który też mnie ogląda, coś tam u niego złego robi, czy coś. Co mnie to obchodzi? Ja takich zachowań nie promuję. To jest człowiek, który sobie robi co chce. To go zbanuj albo coś i do widzenia. Ci się nie podoba. Jezu, znowu mam te wolne... Frankenstein Gaming. No siema. Kiedyś jak miałem zakładać pierwszy raz kanał, to też się zastanawiałem nad nazwą i tak no trzeba gaming dodać chyba do nazwy, nie? No to logiczne, przecież będziesz robił gry. To musi być jakiś coś tam gaming albo D coś tam gaming, nie wiem. Chwila. Na okładce wyraźnie napisane jest Arkania to Gothic. No ale tak, jakbyś siedział w tym i byś wiedział, że odkąd Piranie odzyskały prawa do Gothica, to Arkania nie jest kanoniczna, tak jak Zmierzch Bogów. I spod tytułu Arkanii też już zniknął Gothic dawno temu. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do bitwy. Albo po prostu gej. Tak, już bez Ming, żeby było w skrócie. Jak się gra na padzie? Powiem ci, że całkiem przyjemnie. Dlaczego? Czasem się jeszcze pogubię, ale nie jest tak źle. Mieli coraz większe problemy z polnymi bestiami. Dobra, zabiłem je. Teraz odpowiedni moment, biegnij tam. Nad Niemcy za to ekspy były. Znaczy na pewno trzeba go pobić, to będą i spoko. Cześć Tulio, halo, halo. A może samo gaming? Tak, może nikt na to nie wpadł. Wszyscy myśleli, że gaming pewnie już zajęte, to trzeba coś tam dodać. Dobra, gadaj tutaj. Dobra, jest git. Jezu, to ma ten spierdzielony styl walki. Jak, czemu on się zaczyna bronić? Co to? To jest jeszcze jakiś głupszy. Nie, że nic nie robi, tylko nawet klika obronę. Co za debil. No, input back, halo. No, broń się. O, i tak czeka. Albo progamer, tak. Siema Tomkesz. Nie, zaraz. Tomkesz, przecież ty już wysyłałeś dzisiaj jakieś donaty w ogóle. A, bo witaj ponownie jest napisane, okej. Nie ma czego plądrować. Ale najpierw Arkania była gotikiem, a teraz... Pirania... Czemu przekłamuje fakty? Jest...
nic nie przekłamuje, no. Odzyskali prawa, więc tamci musieli zmienić nazwę, bo takie jakieś umowy były czy coś. Wszystko jest zgodnie z prawdą i prawem. A że oni są oficjalnymi twórcami tak naprawdę Gothica, no to wyłączyli z kanonu Zmierzch Bogów i Arkanie i The Beginning, więc mamy normalnie jedynkę, dwójkę Noc Kruka i trójkę zwykłą. To są kanoniczne części jedyne. Gothic Dark Comic też jest kanoniczny. No ale to już jest troszkę... Znaczy je, właśnie to jest dziwne, bo on jest uważany za kanoniczny, ale zupełnie się tam rzeczy nie zgadzają. Już co do Gothica 1. No ale też i Gothic 1 z dwójką się czasem w niektórych momentach też nie zgadza. Albo z trójką, więc... Zbiorny niestety, ale no to... Każdy już ma to i tak dawno gdzieś, no... Nie przesadzajmy. To jakaś tam durna stara Mario gierka i tyle. Chciałbym pozdrowić z tego miejsca węże i żmije z czatu. Dziękuję. Przechodzi 5 kroków dalej, a z tego miejsca chciałbym pozdrowić żmije i węże z DC. 5 złotych. Trzeba było lekko zmienić pozycję. Dobra, dzięki. Czy daje się baitować, mówisz? Nie, znaczy... Wiesz co, powiem ci tak. Po komentarzach, które pod tym filmem moim o Gothicu 4 przeczytałem, nie wszystkie widzieliście, bo niektóre z miejsca poszły do spamu, albo do komentarzy do sprawdzenia, albo po prostu je banowałem tych ludzi, to mnóstwo jest ludzi, którzy jakieś takie głupoty wygadują i nie wiem, może to są baity, może nie. Dzisiaj ciężko jest odróżnić jakiegoś tam trolla od debila, bo to się bardzo mocno zazębia niektóre rzeczy, a ja tam nie wiem, co się użerać, nie? Więc no, czasem coś wytłumaczę, czasem po prostu zbanuję. Jaki tam mam humor? Jak ktoś zazwyczaj nie wyzywa, to po prostu coś tam minimalnie wchodzę w dyskusję, no i tyle. A jeżeli ktoś zaczyna od kuchu, spier, coś tam, to od razu dostaję bana. I tyle, no. Co to, mogę sobie pogadać? Może nie wszyscy też to wiedzą. A nie, że troll równa się, no, to swoją drogą, ale... Ale ktoś może robić coś specjalnie, a ktoś może coś robić bez wiedzy, no i ciężko to odróżnić. Dobra, sentenzie damy pieniążki. Jesteśmy prawym obywatelem, paladynem. Wchodzimy od frontu. Też przede wszystkim, bo jesteśmy hetero. A ty gdzie się wybierasz? Nie, no dobra, żartuję. To nie tak. W sumie może bym go pobił. Nie, dobra, dwuręczną na pewno nie. Chciałem się tylko rozejrzeć, to wszystko. Ustawka, kopalnia. Na ludzi takich jak ty Gothic czekają 3. Tu same kłopoty. A ty mi mówisz, Mod że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha, zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj, Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł przejść. W porządku. Jak tam sobie chcesz? Łobmacej mnie. Możesz mnie przeszukać. Spójrzmy, co my tu mamy. A, złoto. Większość najemników to chcę tylko 50. No i git. Tak ma być, no. W końcu tu po coś stoi cały dzień gościu, nie? Wiadomo, że tam dostaje jakąś kasę, ale musi zarobić człowiek w tych ciężkich czasach. To nie jest takie hop-siup. Strażnik uje bramę. Tamci to se stoją na farmie i gadają, a on musi być czujniejszy, więc on musi sobie jeszcze zarabiać dodatkowe pieniądze. Gdy kucniesz 28 razy i gdy podczas 10 kucnięcia wyciągniesz broń, najemnicy zaczną cię atakować. To nawet zadziała, powiem ci. No ale to raczej... ja wiem, że to był taki baitowy mit, nie? Ale to... Jakby ktoś przypadkiem miał to sprawdzać, to gdyby nagle właśnie mówili ludzie, schowaj broń, to od razu by się skapnął, że coś tu jest nie tak i że jednak to chyba przez to, że wyciągnąłem broń, a nie przez to, że kucam. Hacza, pozdrawiam Marcina, Karola, Włodzimierza, Natalię, Magdę, nieobecną Kingę Pączka, Rada, Suchara, Lariego, Minusa i wszystkich sponsorów. 3 złote. Uff, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Rasa kosztuje, no dokładnie. Czy będziesz instalował modę graficzne? Nie, stwierdziłem, że bez tego sobie poradzimy jakoś. Posłuchaj, chłopcze. Skocz, chłopcze, lepiej na pastwisko i pobaw się w ciuciu babkę z owieczkami. No to ładnie. Jestem dość silny. Nonsens, nie uniósłbyś nawet przyzwoitego miecza.
myśli, że to takie łatwe. Powiedziałem, że jestem dostatecznie. Będzie nowa brońka. Jesteś rozbrajający. Założę się, że spokojnie dam sobie radę z twoim mieczem. Naprawdę? Ile chcesz przegrać? A cóż, wyglądasz radośnie. Jasne. Niech no spojrzy. Proszę. W porządku. Myk. Na to. No cóż, wygląda na to, że wygrałeś. Kto by przypuszczał? Naprawdę nie wyglądasz mi na kogoś, kto miałby tyle krzepy. Wygląda na to, że właśnie Ortega, no spoko. A za ile to sprzedam? A teraz oddaj miecz. Raczej nie. Słucham? Chyba zatrzymam go na jakiś czas. Zaczekaj, no skur... Ty skur... Broń się! Broń się! Myk. Nieźle. Ej, dobry jest ten miecz chyba. On jest przede wszystkim bardzo, bardzo ładny. To jest taki, kurczę... Jeden z mieczy, który powinien być gdzieś chyba na końcu gry. No weźcie się na to, popatrzcie. Tą górę to w ogóle wygląda jak troszkę na maskę śniącego. Strasznie długa rękojeść. To ostrze wygląda świetnie ogólnie. Mi się osobiście podoba. No, 30-35, to jednak... Jednak dziwnie. Chyba miał więcej w Nocy Kruka. Nie mam czasu na takie rzeczy. No, ale mogę sobie z tym... Znaczy, topór w sumie i tak ma. Ale ten miecz jest mega długi, więc to będzie lepsze. To przynajmniej jest dłuższe. Dobrze, wygrałeś. Dyn. Czego ode mnie chcesz? Nie można wierzyć. Iwonka, czekajcie, bo to... Ale bym Lariego wzięła. Tak bym mu robiła tam rakmę, którą rurmaka kapaka ochach. Parramciu, umciu, rumciu, makapaka, kikiriki, siabadaba, kurwa, bamsiam, tam. Pozdrawiam Mejda, hajta, alkoholika, misia za 3 złote. Kto to wysłał, kurczę? Nie, chyba wrzut, nie wiem. Dzięki wielkie. Bo wrzut chyba zawsze pozdrawia hejta alkoholika. Czy będziesz nagrywać Daisy? Nie. Ale całkiem ładny donate. Strasznie wkurza projekt tego miecza, ale ja nie lubię nierealistycznych broni. Aha, w ten sposób. No to tak, to pod tym względem to może rzeczywiście, ale ogólnie on tak jak na grę wygląda właśnie, że to by był jakiś trochę późniejszy miecz, taki wielki, fajny. No ale dobra. Co ja chciałem zrobić dalej? Zdementujmy mit z Torlofem, o, bo to jest ważne. Nic mnie już nie dziwi. Rzeczywiście, prawda. Czego ode mnie chcesz? Czemu nikt mnie nie słucha? Pomożesz mi popracować nad moimi umiejętnościami? Mógłbym ci pokazać. Wielu wojowników dostaje. Podobnie jest. On myśli, że to takie łatwe. Chcę. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Trudno być. Mit potwierdzony. Nie miałem innej muzyczki, nie miałem innego jingla. To jest ogólnie kiepski miecz dwuręczny. A, 40-40 w Nocy... Nie, 30 było, bo ten jest na zadanie. I tu zawsze chyba trzeba mieć w 30, nawet w Nocy Kruka, bo to jest jakoś tam specjalnie do zadania zrobione. Tak mi się wydaje. Nie wiem już, w co... Świetnie! Motherfuckers, widzicie, co się dzieje? Jaka masakra? Tylko mi teraz powiedzcie... Nie wiem już, w co... Co ja miałem unieść? Aha, bo ja tym walczyłem. Ja walczyłem z zardzewiałym toporem przecież. A ja to chciałem unieść. A teraz już mogę to bez... Kurde, to głupi jestem. Trudno mi w to uwierzyć. Ale okej, dobra, i tak siła się przyda, wiadoma sprawa. Ale wolę w procenty teraz pójść. Jak długie jest to This is America? No takie. Mogę jeszcze dać. Hej, ty! Tyle. Jeśli masz problem z wilkami albo polnymi bestiami, porozmawiaj z którymś z młodszych najemników. Możesz do mnie przyjść, kiedy pojawią się tu paladyni. Co? Ja jestem paladynem, znaczy będę. Nie jestem wieśniakiem. Tak? Chyba, że do 90. A zatem czego chcesz? No tak, bo do 90 ogólnie się możesz nauczyć. Dopiero stówę uczy na statku. W dworze Irdorat chyba ktoś tam, nie? Jak już w 6 rozdziale jesteś. W klasycznym Gothiku 2. To nie jest takie proste mieć 200 siły. Czy oglądałeś ostatnio tych mitów? Wystąpiłem tam. Przeleciałem tak częściowo, właśnie widziałem, że With Ortega, nie? I tak myślę, coś się tam narobił. Dlaczego? Naucz. Trenuję tylko. Chcę zostać najemnikiem. Wyglądasz mi raczej na kogoś, kto urodził się do pracy w polu, chłopcze. Czemu wszyscy mnie tak wyzywają? To może broń jednoręczna. Kord jest w wodnym kręgu. No cóż. W takim razie dwuręczna.
Poradzę. O, smocza zguba będzie dobra, ale no nie dam rady. Panie, jeszcze nie. Nie jesteś zupełnie zielony. Mogę cię nauczyć. No i git. I o to chodzi. I mam 10 punktów i robimy 40%. To będzie fajnie. No. Jeśli chodzi. Jeśli. Tudin. Sanders Diablo 2. Chciałbym pozdrowić mamę, tatę, brata, siostrę, wujka, ciocię, babcię, 9 lajków do giveawaya, kuzyna, Krzysztofa Woźniaka oraz Archiego. Dziękuję. 5 zł. No to dziękuję. Pozdrawiam wszystkie te same osoby i tak dalej. Jak tam idzie na padzie. Całkiem spoko. Kurde, to w zwykłej... Ale nie, tutaj było coś powalone. Pamiętam to na swojej serii. Że brało mi 10, a potem z powrotem wróciło do 5, czy jakoś tak? Święty Kat, ci się podoba? On też jest taki chyba falowany, nie? Podobno ma wejść G4. Tak, dokładnie. Już jutro. Dobra, biorę. Cześć, Milo. Wróć. Albo mi się coś zbugowało 2 lata temu na tej serii z klasycznego Gothica 2. Wow, ale spinuje. Nagle ta gałka zaczęła tak działać. No to nieźle. To trochę przesada akurat, ale dobra. Przy 60% chyba mi się zmieni, że znowu po 5 punktów będzie. Bo to jest chyba tak dziwnie zrobione. Albo miałem wtedy buga, nie wiem. Coś takiego było. Trudno być tego pewnym. On myśli, że to takie łatwe. To było oczywiste. To mnie wcale nie dziwi. Ode mnie tego nie dostanę. Ej, też go tablo? Dlaczego? Nie. Każdy niech tam se robi, co chce na YouTubie teoretycznie. Ale no... Też mógłbym robić mity na przykład z jakiejś gry, której nie znam i to by było trochę dziwne, nie sądzisz? Do domu, oczywiście. Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu. Jak będziesz miał wojownika w jednoręcznej, wojownika dwuręcznej, to próg jest ten sam. No właśnie, a to się dzieje, gdy cały czas inwestujesz w jedną broń, to nagle jak w tej jesteś jeszcze dalej, to zaczynasz się uczyć dwóch naraz, nie? I wtedy to się zrównuje i chyba wtedy jest znowu po 5. Coś takiego. Coś ten deseń. Dobra, po co ja idę do Lee? Co ja tu jeszcze chcę zrobić z takich fajnych rzeczy? Strasznie się gubię dzisiaj, nie zauważyliście? Mega dużo. Z Wilkiem można tak opogadać. Jervisa można ogarnąć, bo w sumie pobiłem 3 osoby. Czego? Nie wiadomo, już zabrał. Tylko przeklikam. Nie można wierzyć we wszystko. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Jak chcę iść do Harada, to tu mogę kupić stal. Ej, ty. Nie sprzedaję broni. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Nie doszło do mnie nic, znaczy wam się do tego zabrać. Teraz nie ma jeszcze tej opcji? Jaką? W tej chwili zwykłe miecze, nic więcej. Ale nie wiesz. Nic mnie już nie dziwi. Wirmachen Seten und Texturen. Ja nie znam niemieckiego, ja to tak na szybko po prostu powiedziałem, bo to była czysta improwizacja cały czas. Ja nie miałem żadnego skryptu do tego jakiegoś tam scenariusza, nie? 300 lajków jest, 301 nawet. Kto przed 301 pisze jedynkę na czacie? To było wiadomo od dawna, nic nie mogę na to poradzić. Przecież wiedział o tym wcześniej, trudno być tego pewny. Posłuchał mnie właściwie swój. A nie, bo to jest, a co zrobieniem ekwipunku i to jest handel, no tak, kurde. Dobra, sulowa stal i goląca stal, to na pewno sobie weźmiemy. Strzały mi się ogólnie skończyły, to też wezmę. Sprzedam ci tak. To na razie zostawię, bo Rodowi kiedyś ten miecz oddam w końcu. Czyli to. Nie stakują się lagi, to jest dziwne. Łuk, który jest na 20. Czyli wszystkie, które inne mam. Okej. Okay. Znowu mi się zdjął ten łuk. Jedną bryłkę rudy? Aha, dobra, wiem skąd. Z portu. Ale hajsu. Czemu nikt mnie nie słucha? Czemu ja to klikam? Nie, ale on oczywiście nie. Trójkąt. O, teraz dobrze. Słyszę o tym po raz pierwszy. Czemu nikt mnie nie słucha? Nie mów, że o tym nie wiesz. Ile masz modernizatorów? No nie wiem. Nie pamiętam. Hej. To możliwe. Tak. Chcę zostać najemnikiem. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. W czym problem? No cóż, muszę głosować za tobą albo przeciwko, a w obecnym... Teraz mam... No dobra, co powinienem zrobić? Stłuc mordę.
I teraz ilu ludzi Sylwia? Jeżeli powalisz, kogo wybierz? Mała. Oto. Ilu? Rod wygląd. Fester chciał. Dobrze. Spodziewam się, że... Rod Fest. A dobra, bo jest jeszcze Raul przecież. Jezus. Czemu ja myślałem, że trzech pokonałem? Głupi jestem. To jeszcze jeden, spokojnie. Nie wiem już, w co wierzyć. Sam by na to nie wpadł. Ode mnie. Z Raulem nigdy nie jest tak prosto. Ej, ty. Ale spróbujemy. Chcesz. Nie można napisać, w co wierzyć. Chyba przywalę ci. Zapisałem, no nie? Właśnie te... do tej. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nic mnie już nie dziwi. Odłóż broń! O, ale dostał, ja pierdzielę. Uważaj! Kurde! Myk! Myk! Wow, hej! Wow, co ty robisz, panie? Możeś mi czasnął. Ah! Made of Hate pozdrawiam Karola alkoholika, hazardzistę, szulera, piekarza, malarza, ślusarza, garncarza, tynkarza, murarza. Na pewno mnie nie pozdrowisz za więcej niż 40 zł. Ostatnio wrzut co zrobił. Dokładnie to samo, tylko odwrotnie i hejt dał radę. Dzięki wielkie. O, jeszcze Włodzimierz. Dobra, udało się. Włodzimierz, pozdrawiam pana Karola, pana Marcina i pana Marcina za całe hendożone 3 złote. No dzięki. Spoko, pozdrawiam ciebie. No już dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Po co zatrzymywałeś kilof? Nie wiem, z sentymentu. Sprzedam go za 3 sztuki złota, świetnie. Się wzbogacę tak, że szok. Co ty na to? Rób co chcesz, spoko. Co ja tu mogę jeszcze z nim powiedzieć? Nic ciekawego. Nie mam czasu na takie rzeczy. O trolu chyba będzie dopiero później, nie? Skóra trola. Dobra, teraz możemy to już ogarnąć. Zabezpiecza się, gdyby miały jeredreszoty przyjść i go wywalić stop dnia. Ale jeredreszoty pod swoją własną osobą nie wysyłają donate'ów, więc... To nie tak. Il rod wygląd fester, poszedłem zobaczyć. I... Koniecznie. Star, jestem. No i elegancko, dobra. To mało tu było, myślałem, że jest 300 doświadczenia. Ej, to i Bulko spróbuje pobić, patrzcie jak to się robi. Doszły mnie słuchy, że... Cicho tam, Pało, głupia. Ty i ja musimy pogadać. Czego chcę? Myślę, jut... Dobra. Na takim życiu. No. Odłóż... Tylko moment, wyjdziemy stąd. Ale mu wpierdzielę, patrzcie na to. Kurde, gość tam mnie cały czas... No, Bulko. Czy coś się w końcu zmieni? Myk! Było słabe. Myk! Myk! Do przodu, szybko. Za długo tutaj w tej... Aj. Kurde, kolejny. Co za pała? No ja się tu biję, gościu. Daj z siebie wszystko! Pokaż mu! Kurde, dostałem nieźle. No nie, z Bulko nie będzie tak łatwo, jak myślałem. Ale to przez to cofanie się. No bo za długo to trwa. Ja muszę się cofnąć, podejść do przodu i mu przypierdzielić. Daj z siebie wszystko! Wal! No by... Nawet nie zdążyłem zrobić tego. Trzymaj się! O! Do przodu, no nie. Trzymaj się! Dzięki za suba. Daj z siebie wszystko! Do przodu! A, no kurde, już nie mogłem do tyłu. Nie, to jest za wolne. To jest za wolne. Dobra, robię giveaway'a w takim wypadku. No, przynajmniej masz jakieś złoto. Subskrybować trzeba kanał, lajkować tego streama oraz na czacie trzeba będzie wpisać. Co tam miało być następne? Skąd masz taką długą broń? To jest miecz Roda. Po prostu go nie oddajesz, jak zrobisz, jak go podniesiesz. Czemu zwiększasz co dzień kwotę cen? Co? Nieprawda. Normalnie jest, on jest po prostu nieosiągalny. Tak jest, ja nic nie robię. Boberek, znaczy Nathan Drake. Antyspam jest włączony cały czas. Aha, że hasło. Dobra, hasło antyspam. To się pisze razem, jakby ktoś nie wiedział. To znaczy, w sumie nie, ale ja napisałem razem, więc może być. Dobra, to wpisujcie antyspam, ja spróbuję go ogarnąć jeszcze raz. Mam jakieś czary? Chyba mam. No, otwórz to. Halo. To jest zapis jeszcze przed rozmową, nie?
Tak. Kula ognia 60. No nie najgorzej. 40. Nie, mam 12 many. Jakbym miał 13, to bym miał tak 30 plus 40 to było 70. No to nic. Przyzwanie wilka. Ciekawe co... Nie, inni się rzucą na tego wilka. Dobra, kula ognia trzeba będzie próbować. I ewentualnie mieć w pogotowiu tutaj flaszkę. Może ja bym się doładował w sumie też. Niełatwiej byłoby po prostu blokować ataki wulka, bo z tego co widać to on atakuje pojedynczo. Nie, on atakuje tym drugim stylem walki, czyli czasem atakuje podwójnie. I to jest bardzo dobre, tylko właśnie jak masz jedną ręczną, żeby się cofnąć. On wtedy robi dwa ataki w powietrze. Ty szybko troszeczkę podchodzisz do przodu i mu sypiesz gonga, nie? No ale cóż. Dwuręczny miecz troszkę się rządzi swoimi prawami. Gdybym miał 60%, to będzie lepsze. O nie, co ja zrobiłem? O kurde. Nie tak miało być. Odłóż broń, dobra. Jakoś decyzja. Tak robiło, czekajcie. Jeszcze cię dorwę. Dorwij mnie teraz, chodź. Sam tak mówiłem, to mnie wcale nie dziwi. Nic mnie już nie dziwi. Nie, nie tak. Trudno być. Nie mam czasu na takie rzeczy. Że ja mam lepiej. Myślisz, że ja mam lepiej? Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Wcześniej trzymam się od tego się dalej. No, czy jak ty tam wlazłeś? Co za typ? Nie wiadomo już, komu można ufać. Siup? Nikt nie chce tego słuchać. Nie mówię ci przecież nic. Czy coś się w końcu zmieni? O bogowie! O bogowie! Burza! A, nie mam many! Kurde, jakie to było głupie! To w ogóle tak nie miało wyglądać. Czemu ja to zrobiłem? Nie muszę się bić z tym bulkiem, ale już do mnie zagadał, więc teraz pasuje mu spuścić w pierdziel. Benny Hill wersja Gothic. I zróbmy to inaczej. Trzeba go tak porobić po prostu. Dłużej to potrwa, ale... Nie za... No! Ała! No nie trafiłem w drzwi, co za żal. Co ty kule teraz odpalasz, no? Nie można wierzyć. Dobra, jest git. Zrobimy tak. O, i takie coś cały czas. Paruj się! Nie zawsze się to tam wyjdzie, ale... Paruj się! Widzisz, robi dwa ciosy. Czasem robi, czasem nie robi, ale... Ej, no odsuwałem się, halo. Broń się! Pokaż mu! Nawet jak jeden cios zrobi, to jest szansa, żeby go właśnie trafić. No, tylko tu niestety problem polega na procentach, nie? Fajnie, że mam broń taką, ale... Załatw go! Co z tego? O! Paruj się! Nawet dwa razy mu można czasem przypierdzielić. Paruj! Nie przestawaj! Załatw go! Paruj mu! To rzeczywiście prawda. Nie przestawaj! Nie pozwól na to! No? Wal! Wal! Wiesz, mówi się o tym, nikt tam mnie nie słucha. No! Pało! Trzymaj się! Pokaż mu! Trzymaj się! Kurde, pełne skupienie, masakra. No nie, dar, pierdoło. Trzymaj się! Wal! Daj z siebie wszystko! O nie! Złoty save. Trzymaj się! No! Co za pała? No co jest? Trzymaj się! No nie! Ale mu pokazałeś! Witam wszystkich, co nie przywitałem podczas walki. Jezu, przecież to jest easy. Nieźle. I tyle. W ogóle poziom, super. Chyba kilka osób ma strasznie opóźnionego live'a. No i tak, powinni się sami skapnąć po tym. Ja tak czasem mam, oglądam u kogoś live'a i nagle piszę, nagle tak, streamer się coś pyta,
A ja troszeczkę wcześniej zauważyłem, ty, ale już odpowiedź padła. I patrzę, okej, okay, jestem do tyłu, więc klikam, żeby być do przodu. Nie próbuj tego, ale... ponownie. To tam trudno, no. I po prostu od czasu do czasu warto na przykład przyspieszyć sobie live'a tam do 1.25 albo 1.50, bo się okazuje, że jesteś do tyłu. Tak profilaktycznie nawet. Wygrałem! Dobra, spoko. Także tak to jest. Idź po gulasz, tak, tak. Co robisz w mojej... Coś tutaj wspaniale pachnie. O tak, już ja znam takich jak ty. Myszku, najpierw... Dobra, cicho, cicho, pobiłem bulka. Wszystko jest możliwe. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Nic się nie zmieni. No i moment. Pokazałem teraz właśnie. Co? To przecież oczywiste. Czekajcie, to było już to zdanie? No halo. Tak, to już do Sagity się idzie i będzie kolejny gulasz. Okej, okay, ale to takie jest do zrobienia na kiedyś. Dobra, czyli to mamy. Sylwia nie pobije. No zadanie z... Od Torlofa jeszcze to główne, w sumie jest spoko, ale to trzeba najpierw pogadać jeszcze z Lee. Tu mamy. Wilk się zgadza tak po prostu. Te pojedynki też przekonały parę osób. A, jeszcze jest Dar. Znaczy, no, Stifer i Dar. Dobra, jak to było teraz, żeby pogadać? Chyba najpierw z Stiferem. Hej, to całkiem. W kolonii zajmowałem... A w czym to? Ach, przyniosłem ze sobą z kolonii. Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić. Okay. Zgromadziłem więc na boku małą fortunkę. Róbki wyłaja. Już. Jeszcze tam parę osób pisało antyspam. Zobaczymy, ile będzie. Naprawdę w to wierzysz? Dobra, ale zrobię teraz. Rol. Midif. Status subskrypcji prywatny. Midifa ostatnio... Ten, znaczy ktoś. Dostałeś... O, audiolog, kto to jest? Nie mów, że o tym nie wiesz. Mogę ci opowiedzieć, oczywiście. Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Poza wyżej wymienionymi, pojawia się również audiologii, do których wstępem jest ten film. Zachęcam was do zostania na moim kanale przez dłuższą chwilę, a jeśli spodoba ci się to, co robię, możesz również zasubskrybować mój kanał. Pozdrawiam gorąco i do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć. A powiedziałeś na początku, że jesteś Midif? Cześć, ja jestem Wolfi i witam was. Wolfi. A bo to 2 lata temu, Jezus Maria, jakie to stare. Audiolog zero. Tomkesz ustawione 3 złote. Dokładnie, dziękuję bardzo. No, to musisz ten, na Discordzie mi tam screena podesłać i tak dalej. Wiesz mi więcej, o co chodzi. Tylko właśnie ostatnio za nieaktywność wyleciałeś tak po prostu, więc uważaj se, panie. Co tu jeszcze masz? Pobocznie. World of Warcraft, 18 minut. A zobaczmy wideo, kiedy ostatnio coś wrzucałeś. 11 miesięcy temu był live z Anno 1404. To pamiętam tego live'a. Coś tam faktycznie było. No to ładnie. Gratulacje w każdym razie. Kolejny giveaway na kolejne 100 łapek. Stop, muzyko. O. Tak jakby wiadomo, jak to obchodziło. Nienawidzę cię, no ale co to jest jakiś 2-letni filmik, to się chyba nie masz czym przejmować, ludzie. Co w takim razie zrobisz ze złodziejem? Pewnego dnia złapię go, jak będzie palił moje ziele. A wtedy znajdę spokojne miejsce i dam mu lekcję. Jak spiorę go tutaj, to znaczy? To dość proste. Im więcej świadków, tym większy smród. Tak więc zamierzam wykonać swój ruch cichaczy. Krzydego tak upokarz. Z Luxisem było na razie najlepsze, nie? A tak to większość z was nie ma jakichś swoich filmów i kanałów, tylko po prostu na YouTubie sobie siedzi i ogląda, nie? Nie mam w tej... Top urorkowy. O, to jest w ogóle, patrzcie, za 10 można kupić przecież Lucifera i dać Haradowi. Chcę dołączyć do ludzi. Czemu? Li zawsze, ale... Dobra, jak się robiło to zadanie? Tak. Wiesz już, że przeprowadzamy głosowanie. Do czego zmierzasz? Cóż, już od dawna nie miałem nic do palenia. Przynieś mi kilka łodyg, na pewno gdzieś można. Dobra, i tu chodzi o łodygi, czyli o... Ktoś tam jakąś jedną sprzedałem chyba łodyżkę. Oto nie, tylko ich ile miało być? 10? Czy 5? Trochę mam, skądś brałem, nie wiem nawet skąd.
Zapiszę i po prostu zobaczę, w sumie najlepszy pomysł. Hej, ty! Prawda, że jestem stałym widzem, bo Larius mi nie wierzy. Byłeś, potem miałeś przerwę i teraz znowu jesteś, więc ja cię kojarzę, tak. Rocket twój nick chyba czytałem na początku, miałeś chyba takie ruskie, cyrlicą miałeś pisane. 10 musi być, czyli jeszcze 4 skądś muszę zabrać, kurczę. Tylko, że właśnie łodyg. Chcę to kupić albo coś. Jak leci? Strażnicy zbyt długo nami pomiatali. Ale teraz nie ośmielą się tu pokazać, skoro najemnicy są po naszej stronie. Król może sądzi, że wszystko ujdzie mu płazem, ale my nie zamierzamy tego dłużej znosić. Jak leci? Strażnicy zbyt długo nami pomiatali, ale teraz nie ośmielą się tu pokazać, skoro najemnicy są po naszej stronie. Król może sądzi, że wszystko ujdzie mu płazem. Czy ja to jeszcze raz przesłuchałem? No nieważne. W mieście mówią, że chłopi się buntują. Bzdury! Po prostu bronimy tego, na co ciężko pracowaliśmy. To jasne, że ciężko. Siema, jestem nowy na kanale. No to witam. Ale Onar nie czuję się jak u siebie. Czynnie przyglądał. Albo może lepiej nie. Zdziera z nas skórę. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Jeśli chcesz się. Dobra, nieważne. To. Cifer powiedział, że. I co? Myśli, że ty to zrobiłeś. O, więc dlatego się tak na mnie ten pogapi. Ostatnio byłem dla niego bardzo uprzejmy, bo myślałem, że jest mu ciężko. Ale nic to nie dało. Ja byłem dla niego uprzejmy, a on się gapił, jakby chciał mnie zabić. Musiały pojawić się problemy. To tylko plot. Dawaj mi to ziele, albo pożałujesz. Dawaj mi to ziele, albo pożałujesz. Słuchaj, mam tylko jednego skręta. Wiesz, że najemnicy Onara nas chronią, więc nie rób nic głupiego. Wcale nie dziwi. Nie wiem już, w co wierzyć. Chwila! Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Plotki. Dawaj bagienne ziele. Nie mam go. Mówię prawdę. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. No okej. Okay. To idziemy do Dara. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Szkoda, że Dar jak daje tego skręta pierwszego, to szkoda, że muszę go wypalić, nie? Bo miałbym kolejnego do zadanka. Co tam palisz? Chcesz bucha? Jasne. Jasne. Elegancko. Grałem już Gothica od kilku dni, zastanawiam się je... Ej, on nawet to... Jezu, mniej więcej zsynchronizowane to jest z paleniem bezimiennego. To ładnie. Dobra, obejrzę później. No okej. Okay. Cześć, Wius. Mam swoje źródła. Pyknę sobie dymka, to było też dobre. Masz coś przeciwko? Nie masz, nieważne. Czy po zapaleniu masz jeszcze jakieś zajęcie? Nie w tej chwili. Nie w tej chwili. Cifer powiedział mi, że... Wiesz coś może na ten temat? Nie. Gdzie jest paczka? Ja tam nic nie... Wy... Spokojnie! Najpierw... No i teraz już dostałem. Ale właśnie jeszcze jeden by się przydał. Kurde, dobra, nie pamiętam tego zadania, przyznaję się bez bicia. W sensie pamiętam, tylko że nie pamiętam jakie były związki przyczynowo-skutkowe, tak jakby. Bo ja tę paczkę już mam, no nie? Brałem to tam ze skrzyni, z magazynu. Chyba dalej tutaj. Niby wiem, kto zabrał twoje ziele, niby to już jest dobre, ale nie mogę tego zrobić. Najpierw muszę przynieść skręty, bo jak mu zrobię to zadanie, to już nie będę musiał przynosić skrętów i mi się tam to zadanie chyba anuluje. Nakop mu do dupy. Nie, to chyba nie było rozwiązanie. Mogę spróbować, ale... Jakich innych streamerów polecasz? Żadnego, siebie tylko. Przecież wiadomo. Co ci mam powiedzieć? Mało komu bym mógł znaczek jakości swój podstawić, także wiesz, ciężko na tym YouTubie. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Drake się stoczył, tak. A naklepię mu, tak o. Może Dar będzie miał jakieś skręty, ale nie, jak już rozwiążę to zadanie dzięki temu, chociaż nie, bo paczkę mogę mu oddać albo... no nie, zobaczymy, w każdym razie. Kurde, ty gościu masz jakieś... On też ma ten styl walki.
Najwyżej zapłacę grzywnę, nie? Ale mamy 80 doświadczenia. I w sumie... 9 skrętów, także to zadanie mamy rozwiązane dzięki temu. Co ty miałeś? Kiepski miecz, jakieś gówno. Nawet jak muszę zapłacić teraz grzywnę 50 czy coś, to spoko, bo magienny łodygi i tak bym kupował czy coś, więc jest okej. Nie może tak dalej być. To było wiadomo od dawna. O. Jeśli... Mam dla ciebie. Masz mój. No i to chodziło. Bo tak to by było za mało. I teraz nie wiem, zapiszę jeszcze to wcisnę i zobaczę. Albo czekajcie, bo pobiłem go, zobaczymy, czy się wygada. Tak, bo teraz z nim zagadaj. No bo żeby to poprowadzić tak jak trzeba. Mit potwierdzony. I muzyczka, tego nie mam innej. Nie, dobra, tego nie zapuszczę. No, gdzie jest paczka? Gdzie? Dobra, już dobra! To było w porcie. Czyżbyś znowu domagał się lania? Poważnie, człowieku. Byłem przez ciebie wszedłem i zobaczyłem sobie tamtego live'a z Anno. Fajnie było się przez niego przeklikać i zobaczyć, jak się rozwijała moja osada. Pamiętam tylko tyle, że było to w porcie. To były czasy. Dobra. I teraz tak. Oddamy mu paczkę, ale Lordowi Hagenowi powiemy, że jest... że wyrzuciłem do basenu portowego. Trudno mi w to uwierzyć. Kto? Nie. A to nawet... Gdzie? Zaku... Skasuje gnojka. No strzała go będzie miał teraz. A, czekaj. Dobijamy go? Sifer, dawaj, dobijamy go. Ty frajerze, nawet złota nie masz. Nie chcę już o tym, sam tak mówiłem. Naprawdę dałeś Darowi popalić. Czujesz się teraz lepiej? Tak. To Belia. To było. To z jakiejś przeróbki? Chyba nie dla niego. Ten mały żebrak nie ma po co przeszukiwać mojej skrzyni. Zobaczymy następnym razem. Chwila. Coś tu nie gra. Pokaż mi. Jasne. Kurde, znowu coś kupiłem, jaki ja jestem głupi. Co ja kupiłem? Bo tym kółkiem cały czas jak debil zamiast trójkątem. Dobra, nieważne. Nie potrafisz trzymać języka za zębami. Jasne. Dobra, spaduwa. Gdzie ja mam tę paczkę? Halo. Ja mu ją dałem, jak przeklikiwałem ten dialog? Jak cię zasponsoruję, to zagrasz LGBT moda? Mogę cię podpuścić w tym momencie, także z góry przepraszam. Moja odpowiedź brzmi tak. Chwila. Nie, ale on. Ale dobrze się zastanów, jakby co, to cię podpuszczam w tym momencie. Jasne. Myślisz, że ja mam lepiej? Nie sprzedałeś jej gdzieś? Nie, raczej nie. Aż tak tam nisko nie sięgałem, że tak powiem. Jak sprzedawałem jakieś bronie najwyżej czy coś i tyle. Także chyba teraz mu ją oddałem jakoś tak na szybko. Myślisz, że ja mam lepiej? A, bo nie gadałem z Lee. Dobra, moment, spokojnie. Mnie mówili co innego. To naprawdę nie mój problem. O, czekajcie, może Khaled ma jakieś fajne brońki. Jeśli chodzi o coś... A nie, dobra, dopiero jak będę najemnikiem, to on chyba sprzedaje. Cholera. Kto cię tu do diabła... Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No, no. Kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego cało? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. Dziejów? Corinis? Dawne dzieje. Dajcie mi sekundkę. Dobra. Muszę koniecznie porozmawiać. A co cię tak ciągnie do paladynów? To długa historia. Mam mnóstwo czasu. Czyli dalej kumplujesz się z tym nekromantą? O ile mi... Chcę...
Miałem nadzieję, że... Tak naprawdę to nie Li, haha, frajerze. Co dokładnie mam wyjaśnić? Naszym szefem... Tutaj jest o tej próbie. W sumie przegadajmy to wszystko. To nie jest jakieś ważne. Niech pomyślę. Duży, ciemnowłosy z wielkim toporem. Pomógł ci odbić naszą kopalnię w kolonii. No nie pamiętam. Jasne. Złapali go paladyni. Gdyby drogi do doliny nie roiły się od paladynów, ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. Dobra. Teraz już chyba mogę z Torlofem, ale o właśnie, pogadam z Kaledem jeszcze. Jak? A zatem chcesz się do nas przyłączyć? Dalej nic, niestety. To nie noc kruka. No i co, Ortega, decydujesz się czy się nie decydujesz? Jaka jest twoja odpowiedź? Cykasz się, a tak naprawdę nic byś nie dostał za niego. Po prostu Zegi to homofob... Co? To on za to, co mówił, dostał, czy za w końcu to, co było w tym modzie, jak to było? No nieważne, ja moją odpowiedź usłyszałeś, no to teraz zastanów się dobrze i zobaczymy, co zrobisz. Łukaszu, dziękuję za suba. O, ciekawostka dnia. Lucknedu, ciekawostka dnia. Czy wiesz, że średni czas podejmowania decyzji w sprawie zakupu ubrania wzrósł z 16 min do 31 min? Wszystko przez to, że coraz więcej z nas przed zakupem wysyła selfie do znajomych. 3 złote. O kurczę, coraz więcej. Ja nie. Ja akurat nie, ale rozumiem taki zabieg. Do znajomych albo nie wiem, gdzieś dziewczyny, chłopaka, rodziny. Serio, proszę pytanie, czy komuś kiedyś tak naprawdę Gorn pomógł odbić tę kopalnię, bo mnie zawsze wkurzał? Ja jej ostatnio w ogóle nigdy nie podbijam, bo expa nie potrzebuje jakoś, nie chce mi się po prostu tego robić. Po prostu wystarczy, że wejdziesz, pogadasz tam z orkiem, nie? Weźmiesz, przyniesiesz mu lekarstwo i potem tam wrócisz jeszcze raz jedynie po to, żeby mu zanieść te do Ulumulu części, nie? I tyle. Myślisz, że ja mam lepiej? On myśli, że to tak niełatwo. Bez obaw. Zajmę się tymi strażnikami. Farmer Bengar ma ludzi, że miejscy strażnicy strasznie mu się ostatnio naprzykrzają. Utrudniają mu życie jak mogą. Pewnie chcą, żeby zerwał z Onarem. Chcę, żebyś poszedł na jego farmę i wbił tym strażnikom do głowy, że nie mają tam czego szukać. Gdzie leży farma Bengara? Ale chyba nie zawsze miałem tak, że Gord mnie tam bił, tak szczerze mówiąc. Gdybyś się zgubił, wieśniacy na polach wskażą ci właściwą drogę. Mów, że o tym nie wiesz, niczego nie dowie. O Jezu, do Bengara... Wow. Co jest? Do Bengara jest strasznie daleko, aż mi się tam nie chce iść. Nie, ale on oczywiście nie dowie. Wszystko lepiej. Nie może zdarzyć się to. Posłuchał już ludzi. Jakieś problemy ma chyba. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. O, jest. Nie mówi nic. Coś, jakieś zapalenie chyba. No bo to lepiej zrobić właśnie tak, żeby z Gornem kogoś pobić, a potem, żeby on dobił ewentualnie tego strażnika. Jeśli już jesteś lepszy. Tak trzymać. Wow. No to ładnie. Moment. Chwileczkę. Dobra, jest wszystko w porządku. Ale poleciał. Co jest? Tu jeszcze jest jedno takie krótkie zadanko przecież. W sumie dwa, z tym, że jedno już jest zrobione, bo to z Bulkiem miało coś wspólnego. Co pilno? Nie chcę kupować, sorry. Jakie to niebezpieczeństwo? Po okolicy jeszcze. Dlaczego nie... Ta, wiem. Wiem. Powinienem był im powiedzieć, ale nie powiedziałem. Rzucił mu się w objęcie. Teraz, kiedy tyle owiec zostało porwanych, wolę już nic nie gadać. Przecież właśnie powiedziałeś mnie. Właśnie zaczynam tego żałować.
A gdybym zabił te wilki? Nie, ja tu wcześniej. Ty sam? Czemu nie mogę teraz podskoczyć, a wcześniej mógł? Już chyba prędzej zrobiłby to któryś z moich baranów. Zapomnij, to była tylko taka sugestia. Zaraz, a zresztą dobrze, w porządku. Jesteś wielki i silny, mógłbyś pokonać i setkę wilków. Bardzo proszę. Na ogół czają się w krzakach, no. Luzik, arbuzik. Szkoda, że dla magów ognia nie można jakoś tam wykonać paru zadań. Tylko, że tam się w sumie dopiero wykonuje jak się dołączy już jako nowicjusz, więc trochę lipa. Czemu? Jezu, ja walczę teraz tym mieczem jednoręcznym dalej. To w ogóle nie wchodzi. Prawie mnie zjadły te wilki. Procenty wbiłem w dwuręczną i walczę jakimś starym jednoręcznym mieczem. To jest może i dobry na jakąś tam walkę z ludźmi, ale to tyle. Ognik jest? Kiedyś myślałem, że ogniki to tylko w Nocy Kruka były dopiero dodane. Bo tam mogliśmy mieć tego szukającego ognika też, ten amulet. I że to dopiero właśnie cała Noc Kruka dodaje, czy tego ognika, czy każdego innego, ale jednak się okazuje, że nie. Przejść Gothica 2 chodząc z Betsy. Pseudo coś takiego robiłem przy okazji tego South Park Challenge'u. Chodziliśmy tam z Betsy, nie? Co prawda czasem się gdzieś tam trzeba było jeszcze raz na kodach przezywać, albo na dworze Irdorat, ale no. Prawie to można było zaliczyć. Zobaczymy, jak się tu wpuszcza spierdziel ognikowi. Czy jest jakaś różnica? Czy on robi uniki? O! Ma 60 doświadczenia. Całkiem nieźle, jak na w sumie potwora na strzała, chyba że akurat wszedł kryt. Tak jak tu nie wszedł, za pierwszym. To mi się podoba. Nawet nie wiem, na trolla się chyba zaraz pokuszę. O, to są gobliny. Dobra, nie, to mi się nie chce. Tymi goblinami mam nieprzyjemności same. Nieprzyjemne wspomnienia. Kiedy Q&A? Nie wiem, może się postaram pod koniec tygodnia coś zrobić. Ale jeżeli chodzi o pytania, to teraz były tak. Raz, że było dużo mniej komentarzy niż poprzednio, więc ciężej jest coś wybrać. A dwa, że niektóre znowu są takie... Coś tam... Dlaczego coś... Nie. Jaka jest twoje coś tam i dlaczego akurat to? Znowu jest odpowiedź w pytaniu w niektórych. Niektóre są też typu lubisz masło, no i kurczę, wybieraj z tego i potem jeszcze stwórz jakiś filmik, który ma być w miarę odpowiadać też przede wszystkim na te pytania. Czyli żeby te pytania miały sens, a też czasem troszeczkę, żeby się pośmiać. No, ciężko. Siema, ja fan Kairosa, ale on Resident Sleeper, to szukam innego Gothica. Ja dzisiaj jestem trochę taki sleeper. Ale to dlatego, że tak wstałem, ale poza tym to raczej dużo gadam i dużo się dzieje. Może dzisiaj tak akurat nie jest, ale no, polecam się w takim razie w inne dni też. Ale możesz zostać. Pozbyłem się wilków. Naprawdę? Wiem, że nie ma krytyków, ale tak jest łatwiej powiedzieć i też, żeby wszyscy zrozumieli. Ale jednak nie wiem, jak powiedzieć Onarowi o tych... Wszystko wina tego przeklętego... Wszystko przez Bjorna, tak naprawdę. Dlaczego wspomniałeś Bulka? To jeden z najemników. Właściwie to on miał się zajmować ochroną stada. Zamiast tego on i jego kumpel Sylwio przesiadują to może weź z poprzedniego dniami z ceklą w kuchni. Jeśli nie dostanę zapłaty, to będzie tam nie było tak, że drania. Gdybym chociaż mógł mu spuścić porządne lanie. Miałem jakiś limit pytań. Ja wziąłem wszystkie, które się w ogóle nadawały. Morderca. Więc resztę nie wezmę, bo pewnie się nie nadawały wcześniej, to teraz też nie będą. Bulko dostał to, na co zasługiwał. Dałem mu porządną nauczkę. No, serio, też masz trochę racji w tym. Dlatego ta seria może nie ma tak super sensu.
Może następny odcinek wyjdzie po prostu dużo później i tyle. No, PewDiePie był u mnie w... Ale widzisz, to PewDiePie mnie promuje, a nie YouTube. Znaczy promuje, bo wystąpił ze mną tylko w jednym odcinku, no i tyle. I to tylko przez chwilę. Wiesz, że się płaci takiemu PewDiePie'owi za te parę sekund wystąpienia w odcinku? Masakra. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie sądzę, żeby coś... I to jest prawda. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Tak, to nie wpadł. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Nikt się niczego nie dowie. Ja też jestem stałym widzem, a nie wiem, czy lubisz masło, no ale to jest... To nie, pamiętajcie, to nie jest śmieszne, to było śmieszne parę lat temu. Paręnaście, jak nie, nawet. Moment. Teraz do Onara trzeba było iść, czy do Bulka? Nie, Bulka pobiłem. Kto cię tu u licha wpuścił? Jak śmiesz przeszkadzać mi w moich studniach. Kurde, studiach. Dzięki Bulkowi masz teraz kilka owiec mniej. O czym ty gadasz? Kim jest Bulko? To jeden z najemników. A co mnie do tego? Jeśli zabija moje owce, będzie miał do czynienia z Lee. Nie zawracaj mi głowy takimi trywialnymi drobnostkami. Jakby ludzi to nie bawiło, to by nie pytali. No to, ale to powinni wiedzieć, że mnie o takie coś warto nie pytać, bo ja z tego nie zrobię super śmiesznej odpowiedzi, bo dla mnie to jest po prostu głupie. Dlatego no sorki. Jak widzę u ciebie na kanale tylko streamy. Nie tylko. Aczkolwiek często streamy prowadzę jak odcinki, więc możesz się czuć w miarę swojo. Ale no, miałem pracować nad jakimiś tam seriami. Tylko ostatnio znów trochę nie mam czasu, ale coś tam powstaje. O, takie zwykłe filmy też powstają, oprócz live'ów. Słyszałem, że podburzasz ludzi przeciwko miastu. Słuchaj no, te farmy, jak i ziemia, Kromkę dają rzeczy bez masła. No to też prawda. Zaś, nie mam zamiaru. Ja w sumie też tak ostatnio robię. Znaczy może zawsze. Tak, jak mam czas, to czasem posmaruję. Wolę już sam bronić farmy. Za pieniądze oszczędzone w ten o, na przykład jak się nie daje pomidora jakiegoś, to lepiej posmarować, żeby ta kromka nie była taka sucha. Minecraft z Kairosem jest to razem. Podziękuję. Cześć Beziak. Czemu grasz bez dodatku? To nie ma konkretnej odpowiedzi. Znaczy, trochę jest. No. Dawniej też to nagrywałem już bez dodatku jako odcinki, a teraz chciałem to zremasterować. Onar stracił właśnie kilka owiec. Wszystko przez Bulka. A daj mi spokój z tym gównem. Mam dość kłopotów i bez tego. Ja też. Bulko chyba za mną nie przepada. Chcę, żebym opuścił farmę. I co z tego? Ale wiesz, jakbyś Ortega zadał pytanie... Powiedz mu... Jakbyś Ortega zadał pytanie takie, słuchaj, czy ty smarujesz jeszcze chleb masłem? Bo podobno ludzie tego nie robią. Ja wtedy bym to wziął za takie poważne pytanie, no, że rzeczywiście coś w tym może jest, a nie takie... Lubisz masło? Tak... No... Tak jakbyś nie miał co zapytać, ale bardzo chciał cokolwiek napisać. To trochę tak brzmi. Który poziom? Nie wiem, siódmy. Bulko, frajerze. Czy imię Pepe coś... Ale to długo trwa, to jest po 25 doświadczenia. A co mnie obchodzą? Lee, No i? Jeśli dalej będziesz mnie wkurzać, więc jeśli interesuje cię twoje... Ty! Tak. Ty wstrętna kreaturo. Ty żmijo. No i git. A teraz już chyba mogę wrócić do... Pepe. Lubisz mazło? Miód, a pszczółki? Nie znam tego, ale miodu nie lubię. Parówki czy serdelki? Berlinki. Nikt mi za to nie zapłacił, niestety. Ósmy poziom. Poziom. O Boże, ile jeszcze XP'a zostało. Ale ty też grasz w klasycznego, czy w Noskruka? Co to? Wszystko w porządku, Ize! Nie, to jest okej. Okay. Jakoś to się jeszcze skończyło. Może jeszcze muszę pogadać teraz z Lee albo z Onarem. Jakoś to było. Ja to zadanie rzadko robię, nie wiem czemu teraz się na nie uwziąłem. W sumie jakoś dużo doświadczenia nie ma. Ale tak jakoś zacząłem tu łazić i chodzić i... Tak wyszło. A lubisz margarynę z czujnikiem ruchu i zmierzchu? Ach, ta narąbana Kinga.
Jak byście to pisali? O co? Wytłumaczcie mi teraz, o może tak, zadam pytanie, żeby się coś więcej działo. Jaka jest geneza tego, że pisaliście przez jakiś czas na Discordzie te takie trochę dziwne bzdury? To, nie wiem, było jakoś... Braliście z internetu losowe słowa i to sklejaliście, czy co? Bo widziałem to, był taki hype przez chwilę i nagle wszystko zniknęło. To były podpowiedzi na telefonie, pierwsze słowa. A, o proszę. Nie no, serio? To już tyle? To się nie zakończyło jakoś inaczej ten wątek, że tam Pepe nam dziękuję, że już nie będzie problemów? What the fuck? Słownik na pałę. Dobra, nie wiem, trzeba iść teoretycznie do Bengara, żeby tutaj zakończyć zadania wszystkie. Ale czy mi się chce? Można by wrócić do miasta, wreszcie zostać czelodnikiem u Harada. To nie byłoby takie głupie. Tu jeszcze sporo do poziomu, do jakichś ewentualnych 45%. Dużo punktów się tu traci. Na te procenty. A jeszcze muszę na pewno 10 wytracić na otwieranie zamków, żeby pójść po amulet siły, który w dwójce zwykłej daje chyba plus 10 czy plus 15. Właśnie, to jest pytanie. Które się kończy stream. Chciałbym później napisać. Wiesz co, nie wiem, czy go jakoś tak bardzo szybko za niedługo nie skończę, bo... Strasznie jest mi tak jakoś dziwnie. Znaczy, sami na pewno widzicie. Wczoraj byłem dużo żywszy, a dzisiaj jestem po prostu śpiący. Przez to niewyspanie się i tak dalej. Kinga tworzyła wypowiedzi wyłącznie na podstawie swojego słownika z telefonu. No tak, już wiem. Wszystko okej. To było oczywiste. Tego jest więcej, wierz mi. Naprawdę w to wierzysz? Jakiś sposób na tego dziada, co żuli hajs przed wejściem do Farmanara? Po prostu go ominąć, a potem modlić się, żeby jakoś to poszło. Nie, możesz pobić tak. Do zadania wystarczy, że pobijesz Roda, Festera i w sumie Bulka możesz pobić, tak jak ja zrobiłem. Znaczy ja pobiłem jeszcze Raula, ale jak z Raulem, do Raula byś podszedł, to niestety by zawołał sentenzę, że nie zapłaciłeś myta i byś miał przerąbane. A jak będziesz silniejszy, to się możesz mu postawić kiedyś. Nice. O kurde. No i to są procenty, to już zaczyna wchodzić, widzicie. Co z tego, że miałbym więcej siły, jakby mi to nie wchodziło. Jestem za drzewem, frajerzy. O nie. Okej, oni mnie mogą zrejpować. Kurde, nie wchodzi. A! Ledwo, bo ledwo, ale jest. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. W miarę elegancko. Co jest twoim korkalomem? Sam się budzisz, czy masz budzik albo telefon? Mam na telefonie budziki, ale wystarczą mi wibracje, żeby się obudzić. A tak szczerze mówiąc, to po prostu ostatnio za wcześnie budzi mnie sąsiad różnymi dziwnymi dźwiękami, więc... No nie polecam tego ogólnie. Łeb potem boli. Człowiek niewyspany i takie rzeczy się dzieją, że potem mi się gorzej streamuje. I mam mniejszą popularność. I na przykład mniej pieniędzy. I widzicie. No. I nikt mi odszkodowania nie zapłaci. W piżamce czy bez? Bez. Co tu jeszcze można wytłuc takiego w miarę prostego? Tam w stronę klasztoru mógłbym pójść w sumie. No, tam są jakieś takie mniejsze potworki. To sobie od razu wykosimy tę ścieżkę. Lagą przez beret. Nie mam siły na lagę nawet, jak wstaję. Myk! Polecał spróbować sobie spać 6 po paru dni. Tak, ale ja mam problemy też ostatnio z zaśnięciem i ja bym chciał się po prostu wyspać. Ja na przykład mógłbym wstać o 9, ale jak sąsiad mnie mocnymi hukami obudził o na przykład 7, to ja potem zamykam okno i przez to, że nie mam tlenu,
śpię do, na przykład do 12 niepotrzebnie, albo do 11. Dużo później wstaję niż bym chciał. A mimo wszystko jestem niewyspany. Albo się budzę właśnie z bólem głowy czy coś, więc no... Trochę taki zamknięty krąg, ale to już kiedyś o tym gadaliśmy. Na przykład takimi, no tak. Takie dźwięki. Całkiem ładnie się walczy tym mieczorkiem. Wilks? Myk! Skór tyle, że aż by się chciało bez Ubospera teraz pracować. W sumie? Ile mam tak z ciekawości? Nie, no dobra, 190 bym za to dostał. Za cienio stwora? 250? 500? Nie, za cienio stwora się tyle dostawało? A stopielca się chyba nie da sprzedać, nie? Jeszcze zowcy się da. Gdzieś miałem zowcy, halo? Tu, 6. Drzberzy śpią do 15, do spać o 4. Nie, takie coś jest bez sensu. Może i niektórzy tak robią, ale... Ja wolę wstać wcześniej. I ja mam taką wtedy motywację, że... O, fajnie by było coś zrobić. I wtedy na przykład wychodzi jakiś film. Dzięki temu. Tak bardziej spontanicznie, bez scenariusza. I widzisz, potem taki film robi na przykład 20 tysięcy wyświetleń, tak jak ten ostatni. Tak po prostu. Dobra, po co ja tu idę w sumie? Samego sąsiada? Nie, to w ogóle nie o to chodzi, nieważne. Kiedyś cię nie było chyba na tym kanale, ale to nie będę opowiadał, za to nic nie zmieni. Mniejsza, po prostu mówię, czemu dzisiaj jestem, jaki jestem i czemu prawdopodobnie zaraz skończymy streama. Wściekły JTJ, siema. Ile procent masz? 40. I 20 w jednoręcznej, bo już idzie razem. 200 albo 250, no właśnie chyba tyle. Chyba dostaje się tyle, co tu jest napisane, czyli właśnie 10 za wilka, 250 za cienio stwora, ale nie wiem, czy za owce się dostawało też 10, a za topielca chyba się nie da. To jest w ogóle ten śledzik z małej i z kropką na końcu. What the fuck. Ale premia ładna, 20. No, aż zjem śledzik, dobra rybka. Czy wiesz, że skóra stopielca jak jeden z niczych przedmiotów na kropkę na końcu? Czekaj, co? Tutaj też miał? A tak, faktycznie, no, a tam śledzik jeszcze gorzej. Bo z małej litery jeszcze i z kropką. Co do Gotika, byłeś w stanie zagrać sobie w Gotika prywatnie, czy tylko streamy? Ja ostatnio chciałem pograć w Gotika, to się nie da, nudny jest strasznie, żeby tak w niego grać. No nie, teraz na pewno nie, bo ostatnio no, gram w te mody i tak dalej. Zresztą jedynka też niedawno była, teraz jest dwójka, więc na pewno w tym momencie nie. Ale gdybym tak nie grał dłużej, to myślę, że jakbym miał czas oczywiście, bo to też już nie bywa, wolę sobie, nie wiem, meczyk w Battlefielda na przykład pyknąć, pół godzinki i tyle. A pół godziny w Gotika pograsz, to co zrobisz? Z Wieży Xordasa wejdziesz do miasta i tyle? Może nawet nie, zależy jak tam chcesz grać. Czy chcesz czytać te dialogi, znaczy słuchać. Ciężko, ciężko. Na pewno nie w takim czasie, jak tego Gotika jest dość sporo na kanale nagle. Zawsze się kiedyś wraca, tak. A jak się jest youtuberem, to po prostu robisz kolejną serię z tego i tyle. Ale ja się staram robić tak, żeby była zawsze każda inna. Żeby nie przechodzić dwa razy dokładnie tego samego. No, co niektórzy już robili. I dobrze na tym wychodzili, no ale cóż. Widocznie widzowie tego typu akurat no, lubią oglądać takie rzeczy po kilka razy. Czy wpadnę po streamie na fanpage? Na swój w sensie? Znaczy no, na Facebooka normalnie wejdę. Ej, w ogóle mam taki problem z Facebookiem ostatnio, że nie mogę planować postów. Nie wiem, opublikował się ten z live'em, chyba się opublikował akurat, ale nie mogłem go zaplanować. Jak piszę komuś na fanpage'u coś, to znaczy ktoś do mnie napisze, ja mu odpisuję, to jest tak. Napiszę jakieś zdanie składające się, nie wiem, z czterech wyrazów, wcisnę enter i ono się wysyła, ale też zostaje w polu tekstowym. I muszę je skreślać, pisać następne, jak chcę coś więcej napisać. I tak w kółko, no po prostu jakaś, co to ma być? Jakaś lameriada totalna. Ze strony Facebooka, nie polecam.
Gdzieś wargi chyba były. Jezu, serio? Polne bestie to jest strasznie fajny przeciwnik. On jest prosty, ma stosunkowo mało życia i dużo nie bierze, a jednak 80 doświadczenia aż jest. Takiego czarnego goblina, który jest dużo szybszy, silniejszy i tak dalej. Jest stuwa, co prawda, no ale to jest tylko 20 więcej, a tutaj ją robisz w sumie bez praktycznie problemu. Szczególnie, że jest na nią dość prosta taktyka z tym odsuwaniem się. I jest elegancko. To jest fajne jeziorko. I akurat sobie wyrasta przy nim bagienne ziele. No idealnie. Nie dużo, bo nie dużo, ale jest. Co to za broń? Miecz Roda. Wolisz oglądać? No tak, no to dla ciebie tu jestem między innymi też. Niektórzy wolą zamiast grać w gry, to je oglądać. Czasem nie mają na to kompa. Czasem no po prostu właśnie tak wolą. Czasem nie mają... Chociaż jakby nie mieli czasu, to trochę dziwne. Ale mogą oglądać na przyspieszeniu jakieś potem filmy live. Dobra, to są wargi, to już walić jest totalnie. Kiedyś tam wrócę, idę do levela. Boże, 1500 dalej. No ostatnio te problemy, no wiem. I właśnie nie rozumiem czemu, pisałem wam to na Discordzie. No kurde, 2018 rok, 21 wiek. I takie proste błędy w stylu, nie można opublikować posta. Bo co? I który dzień to już? Że nie można tam za bardzo zaplanować albo opublikować, są jakieś takie błędy. No co z tym chodzi? Czy to jest taki indywidualny? No mówisz, że nie, bo ty też to masz. Jak się nie umie grać, to się ogląda. No to akurat jeżeli chodzi o gotikowców, to raczej teoretycznie jest odwrotnie, to znaczy przynajmniej uważają, że potrafią super nie wiadomo jak grać i mówią, że youtuberzy totalnie lamią we wszystko, nie? Dobra, gdzie ja chcę jeszcze iść? Tam byłem. Do miasta, zobaczmy co się dzieje. Co tam w mieście? Ty masz normalnie na fanpage'u. No to właśnie, no czemu ja mam na przykład źle i Feniks też? No z czego to zależy? A jeszcze zróbmy taki mit jeden. Bo mi się przypomniało, chyba w Gothiku 2 nie trzeba było podkładać sobie mięsa kopacza pod mur, żeby z tamtej strony od Xardasa wejść murem. Wiecie o co chodzi mniej więcej prawdopodobnie. I chyba właśnie, bo tu są te skoki troszeczkę inne, one to czuć, nie? To wam pokazywałem, są pewne bugi dodatkowe do tych skoków. I nie wiem czy tu nie jest, no to jest mit, załóżmy i sprawdzamy go teraz. Czy bez mięsa kopacza po prostu zrobię parę prób. Z Lotarem swoją drogą chyba dalej nie pogadałem. Albo Lotar już mnie nawet nie chce. Nie, chce mnie zaczepiać, dobra. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Uwaga. Czy mit obalony, czy potwierdzony? Cześć, Whitman. Jak idzie? No tak. Jak krew z nosa. Nie, no nieźle, nie jest źle. Widzicie? Tu jest bez żadnego problemu. Bo. Dlaczego? Bo nie wiem czemu, ale w Nocy Kruka. Nawet jak bezimienny, no to był trochę słaby skok. Coś tu się dzieje. Dosięga teoretycznie, łapska mu tam wylatują powyżej krawędzi, to on się nie złapie. W Gothiku 1 było na przykład różnie, tutaj w Nocy Kruka tak, a tu dochodzą ręce, to on się łapie i wchodzi. Bez żadnego problemu. Mit potwierdzony. Jingle. Tu w ogóle może wyjdę. Nie, tu jest akurat już tak troszeczkę za wysoko, nie? No tu on coś nie może. No jakby było, jakbym troszeczkę niższy był ten murek, to tu prawdopodobnie z mięsem kopacza bym wskoczył. No, także... Tego nawet, kurczę, najlepsi ciekawostkowicze nie wiedzą. O, shit. Wow. Okej, okay. Żyję. Dobra, tu nic nie zbierałem. Wracamy do miasta. Muzyczka WOŚP. Jaka, znowu nie sprawdziłem, jaka jest ta muzyczka WOŚP tak naprawdę. Czy mają jakiś jingle też? Tu ludzie też jakoś wchodzili, nie?
Któryś strażnik nas wtedy nie zaczepia. I tu wtedy elegancko. Widzicie, ja nawet poleciałem tym bezimieniem trochę do tyłu. I w nocy kruka, koniec, knockout. A tutaj nagle użyt i jesteś, i wskakujesz. Dlatego w Gothic 2 te skoki były takie bardziej pro. Wow, blisko. A ciekawe, czy na przykład te wskoki tutaj też będą łatwiejsze. Moment, to jest ten skok w przód. No, co ty robisz? To przecież wiadomo od dawna. Było dokładnie tak, jak mówisz. Easy, kurde. Easy game, easy life do magazynu. Tylko że akurat w dwójce zwykłej są tutaj zamknięte te skrzynie, więc nic nie wskuramy. No ale da się, tu jest dużo, dużo lepiej są te skoki zrobione. Dodatkowo czasem się bagują i jeszcze wyżej gdzieś przypadkiem wskoczysz, no ale to już jest inna kwestia. Czytaj Lutzy, w ogóle dzisiaj Lutzów nie czytałem. Pozdrawiam kochaną, wspaniałą, cudowną Kingę. Mit. Jeśli staniesz na głowie i zrobisz świecę na stole, obraz w Gothicu obróci się o 180 stopni. Dalej, rad, bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i proszę zostań już. Co ci się tak... Ty cały czas te teksty teraz w piosenkach, a strasznie cię wzięło na te teksty, nie? Z piosenek. Co to za dwie czarne szczeliny na twarzy prowadzącego? Gdzie są jego oczy? No nie, jak zrobię tak... To nie widać. Oczu. Jakieś mity jeszcze posprawdzamy? O, tu elegancko. W nocy kruka nawet nie wiem, czy tu się dało wskoczyć. Dawać mity na szybko zrobimy, żeby kurczę. Szczeliny, hehe. Jak przeczytasz tego Luca, to nic się nie stanie. To szkoda. Oj. Tu się też chyba dało z tej strony zbagować. O! A tak potraficie? Ha! Kameleon! Motherfucker. O nie, co ja wcisnąłem przypadkowo? Chciałem lajki wcisnąć. Co to za headshot? Nie ma mnie. Jak mam dać B na padzie? Bo już nie mam co pisać, a przypadkowe litery to trochę słabo. No okej, rozumiem. Sprawdź ten mit z odbijaniem strzał mieczem, bo go tablo go obalił. Kurczę, ludzie. Przede wszystkim nie można robić mitów nie znając podstawowych kodów do Gothica. Trzeba wejść w postać, dać jej 100% szansę na trafienie, żeby każdy trafiał strzał. Po pierwsze, to nie ma takiego systemu odbijania, ale to jest już swoją drogą. To już nieważne, bo mówię, nie, nie da się, koniec, mit obalony. Tu, muzyczka, nieważne. Po drugie, dajesz mu 100% szansy na trafienie. Stoi już w dość bliskiej odległości od niego, żeby nie miał, nie miał tych... Bo wiecie, jak się stoi blisko, to się ma bonusy do trafienia, a jak się stoi dalej, to się ma minusy do trafienia. Ileś tam procent. Więc... Tam wyglądało to tak, jakby czasem odbił, ale to tak naprawdę ten gościk w niego nie trafiał, a wtedy co trafiał, to po prostu trafiał, nie ma takiego systemu. Mid obalony, ty. Tyle. Słuchajcie, słuchajcie, prawie zbagowałem. O, jest. Winda. Ogłaszajcie, co następuje. W związku z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa, obywatele ja bym na przykład nie robił takich mitów, bo po pierwsze tak. Jedna część mitów to są mity, które są oczywiste dla po prostu gracza, który trochę gra w Gothica, bo to wynika z różnych czynników i tyle. Niektóre są totalnie nieciekawe. Do niektórych ewentualnych, no trzeba znać też parę kodów, trzeba jakieś rzeczy robić, więc no... Kurczę... Tak jak mówię, no niech każdy robi co chce teoretycznie, ale... Mnie najbardziej zawsze dziwi, że ludzie tego nie weryfikują, że widzowie jakoś nie potrafią sami pomyśleć, że coś tu chyba nie gra. Ale Beliar nie znosił widoku światła. I potem wiecie, lecą subskrypcje, lajki, nie wiadomo co, a... Na kreatywność spada coraz bardziej. Nie może tak dalej być. Jak zostawisz komputer włączony na tydzień i będziesz słuchał Watrasa, po 7 dniach zacznie on mówić coś innego niż normalnie. No i proszę, niech to ktoś sprawdzi. No.
To już i tak tam w tych mitach ludzie sobie zaczęli totalnie jaja robić. No ale niektóre chyba są dalej sprawdzane. Nie wiem, no trudno, no nieważne, kurczę, tak jak mówię. Ktoś się pytał, czy oglądam. No nie oglądam, bo dla mnie większość tych mitów jest albo oczywistych, albo po prostu nie mają sensu tak czy siak u postaw, a niektóre widać. Widać, że są śmieszkowe po prostu i to nawet nie ma co sprawdzać. Ale wiecie, ludzie się cieszą też dlatego, no bo taka jest mentalność ludzi, że nieważne, nieważne co to jest, jestem w odcinku, mam atencję i to jest do widzenia i to jest najważniejsze dla tych ludzi, no. No ciekawostki zresztą tak samo, nikt na razie nic nowego nie wymyśli, a mimo wszystko filmiki powstają i dostają po 30 tysięcy wyświetleń. To jest też, ja nie rozumiem, czemu ludzie tego nie weryfikują. Ludzie, czyli widzowie, czyli wy tak naprawdę, nie? Dlaczego jakoś nikt nie reaguje na takie rzeczy? Ciężko powiedzieć. Psimek teraz robi ciekawostki kolejne, to możemy się czegoś nowego dowiedzieć rzeczywiście. Podobno ma jakieś tam ciekawsze rzeczy, ale to też są już takie rzeczy, jakieś stare wersje, stare pliki i tak dalej zazwyczaj, że to też zainteresuje tak naprawdę tych bardziej hardkorowych fanów. To jest taka ciekawostka już prime, że tak powiem, że no już trzeba siedzieć w tym trochę bardziej, żeby kogoś tam, żeby ktoś powiedział wow w przypadku, gdy się okaże, że w dawnej wersji coś tam minimalnie było inaczej, czy coś innego. Nie no, zobaczymy co będzie miał, ale w niego jeszcze o tyle wierzę, że będzie to coś, czego przynajmniej nikt na YouTubie jeszcze nie pokazał. I tyle, na to można jedynie czekać. A w momencie, kiedy ktoś inny robi ciekawostki, te, które już były, jakieś tam farmazony i tak dalej, dostaje na przykład 30 tysięcy wyświetleń, a taki psimek, który robi nowości, dostaje 5 tysięcy, no to jest coś nie tak z tymi ludźmi jednak. Coś tu ktoś kręci. No, a potem donaty, biznes, no i właśnie, i mówię, kreatywność zabita, promowanie jakichś takich dziwnych rzeczy, zamiast rzeczywiście jak już inwestować, to inwestować w coś lepszego. No, cóż. Moich ciekawostek nie opluwaj. Gdzie są twoje? A był donate jakiś? Ja coś nie zauważyłem. Jeśli zabijesz Xardasa na kodach w GW2, to nie będziesz mógł odpalić Gothica 3. Nie no, tego już chyba nikt by nie sprawdził, tak serio. Co to było przez chwilę? O, jakaś teksturka jest. Zaraz, co tutaj jest w środku? To z tego komina jest? W tej Midivale ja wiele omijam. To jest stream, na którym jest dużo osób, więc ja wiele omijam i to normalne. Nie tylko was. Jestem twoim sponsorem dla atencji, okej. Nawet próbuję teraz znaleźć i go nie ma. O, tu na przykład nie mogę wskoczyć. Tu na przykład ten system, o którym mówiłem, nie działa totalnie. Ten budynek nie ma opcji łapania się za coś. Nie wiadomo czemu. Aha, on się odbija tam od czegoś, to rozumiem, dobra. Jest jakoś tam odbite dziwnie. A tu? Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie, z tymi budynkami jest po prostu coś nie tak. Tak już kompletnie. Tak, to bardzo typowe. No, lampa easy, a tutaj nie bardzo. No tu oczywiście nic nie ma na tych dachach za bardzo, bo w nocy kruka tam Bjorn siedział i myśli, co by tu zrobić? A, wezmę jakieś randomowe itemki i nasram na dach. Jak gołąb. Gołąb mi nasrał ostatnio na auto. To ja wam teraz nasram na dachy. Będziecie gracze tam chodzić po tych dachach i to wszystko ściągać. Czy mam ochotę czasem wejść do innej strony i spytać, czemu nie oglądacie? Nie no. W sensie ludzi spytać, czy tych streamerów? Nie wiesz, ja narzekałem mocno na promowanie YouTube'a, dlatego że to rzeczywiście była totalna, znaczy jest dalej totalna porażka. Mnie ludzie po prostu nawet nie znają. To nie jest tak, że ktoś patrzy, jestem taki ja, mam takie rzeczy na streamie, jakiś stream deck, jakaś jakość, jakieś rzeczy mówię i tak dalej. A ktoś inny robi takie rzeczy i on jednak woli jego, tylko on po prostu, ten człowiek mnie kompletnie nie zna, jeszcze nie widział. Bo takie jest, tak to jest z tym promowaniem. No nie dotarłem jeszcze do wszystkich ludzi w Polsce. No ale z drugiej strony, robię taki filmik śmieszkowy z Gothiciem 4, gdzie z jednej strony jest śmieszkowy, z drugiej ironiczny, z trzeciej jest parodią ludzi, którzy rzeczywiście robili te wszystkie fake newsy i tak dalej, tych stron internetowych, które też sypały tymi fake newsami. Z czwartej zawiera prawdziwe informacje o Gothiciu 4,
a przyjdzie jeden z drugim, jest tam 200 dislajków i komentarze typu, że jestem głupi albo coś tam, że... Bo nie wiem, no bo nie zrozumieli filmu, czy coś w tym rodzaju, nie? No więc cóż, tacy ludzie też są. Być może tacy ludzie też siedzą u tych większych streamerów czy coś, bo... Bo tamci, nie wiem, przekazują im dobre informacje, że załóżmy Gothic 4 powstanie, a ja im mówię, że nie powstanie, to ja jestem ten zły. Tyle tylko, że ja mówię prawdę, nie? Aż nie mówię, że nie powstanie nigdy, tylko że teraz nie powstaje. To też jest swoją drogą, więc... No, halo, było wybicie, było wyjście z progu i co? Nie będę chciał sprawdzić, spoko, no ja będę tam na fanpage'u, więc pewnie sprawdzę. Giveaway'e powysyłam, ile dzisiaj było giveaway? 3. No do czwartego trochę brakuje, ale raczej tak ten. Jakaś dobra gra ekonomiczna typu Anno, relatywnie tania. Nie wiem, ja mało siedzę w grach strategicznych tak ogólnie. Mimo, że raczej gram ogólnie we wszystko, to najmniej jakby przepadam za strategiami. Też grałem, też zresztą widzieliście i tak dalej, pokazywałem coś tam, ale nie za wiele, więc też ci nic nie polecę. Musisz go wypalić, ale i tak za pobicie go masz 15... Jezus Maria. Anonim. Ale to wiem, że ty to specjalnie piszesz. Sponsor dla atencji, bardziej niż koniczyna. No spoko. Wejdź na wszystkie lampy challenge? Nie, po prostu biegam, rozmawiam z wami, bo jest tak naprawdę już koniec streama. To Bjorn nigdy nie powiedział, że gdzieś tam już jakieś zasady powstają? No, a powiedział? A widziałeś gdzieś coś takiego? Czy ktokolwiek z jakichkolwiek źródeł przedstawił jakikolwiek dowód? W postaci jakiegoś, nie wiem, highlighta, że tam Bjorn mówi halo, halo, powstaje Gothic, witam. Nie miałeś, miałeś tylko informację taką, wow, Gothic powstaje. I dlaczego? Bo... W jakimś serwisie internetowym tak napisali. A jak przeczytasz ten news w serwisie, to ten też jest napisane. Wow, powstaje Gothic i tyle. Zero źródeł, zero jakichś takich rzeczy. Głupio by ci było, gdyby Bjorn dzisiaj powiedział Gothic 4 będzie za rok? Nie, dlaczego? To wtedy byśmy mieli dopiero potwierdzenie, a w tym momencie nie mamy. Ja nie mówię, że nie powstanie, tylko że na razie nie jest zapowiedziany. Jakby go jutro zapowiedział, to bym ja mógł też zrobić filmik. O, a dzisiaj już zapowiedziany jest i teraz jest bardzo dobrze. A w tym momencie tak nie jest, więc czemu miałbym mieć w ogóle kiedykolwiek głupio z tego powodu? Właśnie widzicie, niektórzy ten filmik, i to racja jest, bo takie komentarze miałem i musiałem banować, bo ludzie nawet z tłumaczeniem nie rozumieli tego, że ja nigdzie nie powiedziałem, że Gothic 4 nigdy nie powstanie. Tylko dementuję plotki o tym, że powstaje teraz i że coś jest więcej tworzone. To wszystko. Ja bym chciał może, żeby powstał, nie? Też rozmawialiśmy o ewentualnych, kiedyś tam na streamach, ewentualnych fabułach przyszłego Gothica, czy miałoby być to, nie wiem, czy mógłby to być jakiś remake, remaster, albo... Remaster to pewnie nie, ale raczej remake, albo jakiś tam prequel, albo kontynuacja, trójki i tak dalej, nie? Rozmawialiśmy o tym. No ale no co, możemy sobie rozmawiać tak dla zabawy i tyle. Ale tak, to co powiedziałeś, to jest coś takiego, że ludzie też ten film tak odbierają i wręcz mówią mi, że jak można się nazywać fanem Gothica, kiedy ja mówię, że Gothic 4 nie powstaje nigdy. A ja nic takiego nie powiedziałem w ogóle, wkładają mi słowa jakieś, których nigdy nie wypowiedziałem na filmiku. No ale tak to jest, jak się właśnie takie ma czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem i jest wolność w internecie. Ja nie mówię, żeby nie było, ale minusem tego jest to, że potem każdy się może wypowiedzieć, nawet ci, co nie powinni teoretycznie. Firma Henaseten. Anno byś sobie pooglądał. A ja już nie mam ochoty grać. Wtedy miałem taki hype, jak były te streamy z Anno 1602, to się tak dobrze czułem, to było strasznie miłe. Tu sobie na wyspę jakąś, tutaj coś tam. A te nowsze strategie już mnie tak po prostu nie jarają. Ta nowsza grafika to wszystko... Nie wiem, czym on się tak... Nie bierze mnie, jakieś tam systemy nowe. Te starsze mi się po prostu jakoś właśnie bardziej chyba podobały. Cześć Marcinie. Dark Saga 2 powstanie, mówisz? Robią? Robią? Kiedy Q&A? Nie wiem jeszcze. No i właśnie, ktoś nam pisze, że podobno asety i tekstury już są. No bo przeczytałeś, bo widziałeś tak na jakimś filmiku, bo przeczytałeś tam na jakiejś stronie, która nigdzie nie daje żadnych linków do źródła ani nic, nie ma do tego żadnych potwierdzeń. Nawet może tak jest. Może na przykład jutro Bjorn powie, że tak, robiliśmy to już tydzień, ale wtedy nikt tego nie powiedział, więc tylko o tym mówię. Archie, starzejesz się może?
Siema, Jarek. Co tam słychać? Czy ja się starzeję? No tak. Już powoli nie wyrabiam na tym YouTube. Czemu nikt mnie nie słucha? Czy mam wyrąbane Dark Sagę? Może bym zagrał w tę dwójkę kiedyś, ale... Ale nie wiem, czy... Znaczy nie wiem, może się coś nauczyli po jedynce i może by było po prostu lepsze, nie? Powiedz, że Bjorn powiedział, nie ma planu do tego, tylko odeślij do filmiku. No, a dobra, już nie, nawet nie chcę mi się odsyłać. Zobaczymy, o, sprawdźmy, przegląd komentarzy, czy są jakieś nowe na tym filmie. Społeczność. Nie będę wam tego pokazywał, ale... Ostatni jest tutaj, to nie. O kurde, kiedy to było? Na przykład ktoś pisze, pewnie na lapku nie zagram, ech, te Intel HD 4000. To nie wiem, obejrzał mój filmik, czy to jest, na przykład, jeszcze może być tak, że to może być troll, ja nie mam zielonego pojęcia, ale... Czy ktoś twierdzi, że ja w tym, nie wiem, zobaczył samą miniaturkę, która ma być baitowa, no bo jest parodią i tak dalej, i napisał od razu komentarz, że nie zagra na lapku? Jak ja tam mówię, że nie powstaje? Inny pisze, niech zrobią na wzór dwójki, a nie trójki. Tyle. Co tam dalej ciekawego? To nie, to nie. To jest do innego filmu. Tu Ortega coś napisał. Ktoś napisał, już się nie mogę doczekać. Cóż. Ścierwojady i lepsza grafika. To co ja się tak śmiałem, że niby tak jest. To mnie nie przekonuje. Było to w poprzedniej części i co dostaliśmy? Trzy kropki. Dalej. Ale porysowany Dekiel. To nie wiem, czy to jest obraza, czy nie. I tak nie będzie klimatu. Kolorowa grafika i tym podobne. Dalej. No i zarąbiście. Ileż można było czekać od Gothica 3? Coś tam, ktoś tam się pluje, że Arkania to nie Gothic, la la la, nieważne. To już jakiś śmieszek też z Arkanią. Proszę cię, tytułu Arkania nie powinno się wspominać, nawet dla żartu. Zakopać i zapomnieć, takie do Jezus Maria. Nawet dla żartu, po prostu to jest... No to se poczekam, trzy kropki. Ale to akurat chyba do tego, że jednak nie powstaje. To chyba tu akurat ktoś zrozumiał. To spoko. To już nie będzie to samo. Lepsza grafika i inne systemy walki. Smutna buźka. Ja bawiłem się Gothic 1 w prawdziwe życie XD. Moim marzeniem jest wrócić w Gothicu 4 do Korini z Górniczej Doliny i Arkendaru. No to tam spoko, powiedzmy. Może być. Ciekawe, czy będą rozdziały. Jak wiadomo, w G1 i G2 były rozdziały, ale w G3 to już, kurczę, nie było. To ja się pytam, czy będą te cholerne rozdziały. I strona. I gość podał do strony, do wiki Gothica 5, coś takiego. Nie wiem. Powinien powstać Gothic 5, bo przecież już Gothic 4 powstał. Jeszcze nie wiadomo, jak będzie się nazywała część sagi o bezimiennym. Ciekawe, czy w końcu będą konie w Gothicu 4. Nie wiem, no niektóre mogą być śmieszkami, to wiadomo. Ale niektóre jednak, kurczę, są trochę dziwne. O, tu było to właśnie, a tylko tu akurat wytłumaczyłem. Bo było coś takiego, śmiechy śmiechami, ale przekreślając czwartą część, można nie nazywać się fanem Gothica. Tak jakbym ja przekreślał, nie? Szanse są, da radę wymyślić fabułę, byle dorobić coś tam, coś tam, coś tam. A dodanie Arkanii na końcu filmu to już trochę chamstwo. Tu coś Wagon pisał. To nie, to nie. Gothic to najgorsza polska gra. A tak se poczytam jeszcze chwilę. No niektóre pousuwałem po prostu, nawet pobanowałem, bo tam były z wyzwiskami i tak dalej. Ale wy tępymi ludźmi jesteście. Powiedział, że myślą o Gothic 4, a nie, że go robią. Aktualnie trwają prace nad Alexem 2. I to się wydaje taki dość poważnie napisany komentarz, nie? Tak jakbym... Oni powiedzieli, że ten, a ja robił film kolejny właśnie, że niby robią. A tak naprawdę powiedzieli tylko, że myślą. Coś.
nie wiem, czy to był troll, czy nie, ale dość wydaje się poważnie napisane. Tam ktoś pyta, gdzie niby to potwierdzenie? Bjorn został zapytany, czy chciałby zrobić Gothica i odpowiedział, że tak. A nie padło pytanie, czy robią Gothica, to jest różnica, więc clickbait jak cholera. No i też, nie wiem, nie oglądnął... Ja mówię, że pan chyba nie w temacie, a on odpisał, nie widzę w twoim filmie potwierdzenia Bjorna, a jedynie chęci. Ty mi to odpowiada, no realnie, teoretycznie, nie? Też. Chyba za bardzo się napaliłeś, zluzuj majty. Nie było konkretnego pytania takiego jak, czy trwają prace. Nie było też konkretnej odpowiedzi w stylu, jasne, jesteśmy na tym etapie. Nie podpalaj się, bo siejesz farmazon. Wiadro zimnej wody na głowę radzę, pozdro. No. A zacząłem dopiero grać w Gothica 3. Oby fabuła będzie dobra, sterowanie i grafika oraz mechanika, uśmieszek. No, wychodzi. Wow, a tu o Wiedźminie jakaś dyskusja była, ale to mi się nawet... Ja bym się cieszył, gdyby doszło do kolaboracji Piranha Bytes i CD Projekt Red. Wtedy moglibyśmy otrzymać całkiem ciekawego i dopieszczonego Gothica. I tam jakieś debaty, czy jest dobry Wiedźmin, czy niedobry, nie? Nieważne. Alex 2 będzie na 2019 lub 20, to Gothic 4 gdzieś na 2024, jeśli zaczną po Alexie od razu robić. To nie wiem, tak trochę na serio, ale w sumie może być. Może być taka ewentualność. Kurde, 69... Co? Ten Bjorn to nawet wygląda jakby wyszedł z Gothica 1. Wygląda na takiego strażnika ze starego obozu. 69 lajków gościu zgarnął za ten komentarz. No nieźle. Nic nie było potwierdzone, wykrzyknik. Szczerze nie rozumiem, jak możecie uważać, że Gothic 4 jest w produkcji, jak oni jeszcze nic nie mają gotowego. Plany nie równa się tworzenie. Mogą sobie zaplanować Gothica 4 w tym roku, a stworzyć go za 10 lat. A wy będziecie mieli ból dupy, bo oni zapowiedzieli Gothica, pomimo tego, że tylko go planują. Sam jestem fanem Gothica, ale nie podchodzę do tego jak idiota, który wszystko rozumie tak jak on chce. Bjorn oficjalnie potwierdzał, że chce stworzyć Gothica 4, ale nie mają żadnych planów na tę grę. Jak dla mnie ta informacja mówi, że Gothic 4 może powstać, ale nic nie jest pewne. Jakby miał iść tym samym tokiem myślenia. Szef mówi, że potrzebuje nowych pracowników w swoim biznesie. Oznacza to, że chce mnie zwolnić. Tak, i jest tok myślenia większości... Nie, taki jest tok myślenia większości fanów Gothica. O, a tu na przykład w końcu ktoś normalny, kto to ogarnął. No i to jest już dobry komentarz, no. No bo o to w tym chodziło. No aż musiałem ja swój komentarz gdzieś tam napisać, jakby ktoś nie zrozumiał, ale i tak. W filmie oprócz ironii występuje też tak zwany clickbait. Subcio. W ogóle ten komentarz jest taki trochę z dupy. Jesteś prze... Archie, mimo że gra ma już 17 lat, to nadal do niej wracam, bo nic nie wyszło choćby w połowie do... Co by w połowie dorównywało Gothicowi. W nawiasie Morrowind zwyczajnie zsie. Chciałbym go zapomnieć, żeby przejść go na nowo. Pozdrawiam i sub leci, bo można się pośmiać na twoim kanale. No to taki... Spoko komentarz, niby łapka w górę i w ogóle, tylko tak jakoś dziwnie napisane. Okej. Tu jest nawet spoko, jakiś XD. Z tym potwierdzą też mówili ludzie, że to jest błąd, nie? No ale to tam już to mniej ważne, powiedzmy. Nie wszyscy musieli wiedzieć, że tak miało być. Czyli info potwierdzone, lecę zrobić o tym artykuł i zawiadomię prasę. No tu ktoś też nawiązuje właśnie do tych artykułów, że coś chyba jednak było nie tak. Jaki clickbite? XDDD, XDDD. No tu już, to są chyba już początkowe komentarze, więc tutaj, tu już wy się zaczynacie, tak jakby, więc wiecie o co chodziło, nie? Mm-hmm.
Gothic 4 nie powstaje. Jest to fake news, który nawet samo Piranha Bytes potwierdziło. W nawiasie, potwierdzili, że to fake news, a nie, że powstaje, jakby kto pytał. Mhm, dobra. Ktoś tam by chętnie zobaczył Gothica 4 w Nieznanych Krainach, to tam spoko. Pozdrawiamy rzetelnego twórcę. A to ktoś napisał: cześć Archie, jestem Niemcem i oglądałem wiele wywiadów z Björnem przez ostatnie lata i ta odpowiedź niczym się nie różni od innych wypowiedzi na temat Gothica w ostatnim... W sensie, to był ktoś, możliwe, że faktycznie nie zna dobrze polskiego języka, więc też może nie zrozumiał ironii w tym języku i on mi tak trochę jakby zaczął tłumaczyć, że to fake newsy i takie tam rzeczy, że na Facebooku coś tam wysyłać. Jaka tu się dyskusja długa też wywiązała, nawet hejt tu coś pisał, minus też jest, no te screeny jakieś facebookowe. Jak pan może tak mieszać ludziom w głowach? Klip bety? Na kolejnego etika będziemy musieli czekać 10 lat, okej. Czyli to był fake news. O, ktoś nawrócił się dzięki temu filmikowi na przykład, bo też pewnie myślał, że jednak wychodzi. Nareszcie, mam już 26 lat. Pamiętam, jak trójka wyszła. Wtedy chodziłem do gimnazjum. Coś wspaniałego. Nie, dobra, to chyba ktoś troluje, bo... Gothic 4 będzie, jest już potwierdzony przez... Dobra, to był jakiś troll. To tam nieważne. No to już chyba nie ma za bardzo tych komentarzy. Bo też, tak jak mówię, sporo pousuwałem, bo były albo w spamie, albo do sprawdzenia, albo tak po prostu gdzieś tam wyzywały, więc... Pewnie by było ich dużo więcej, gdybym właśnie nie usuwał, ale... Ach... No, tutaj już są inne komentarze, tu już tego filmiku nie było. No dobra, tak mniej więcej przelecieliśmy na szybko z tym. No więc jest jak jest, no jest mnóstwo ludzi i ten filmik, wiecie, on ma ponad 200 łapek w dół, gdzie no... Kurczę... Teoretycznie no mógł się nie podobać, no bo tam, nie wiem, jakiś tam styl mógł się nie podobać czy coś takiego, ale wydaje mi się, że jednak większość ludzi to po prostu... Ludzie, którzy tego za bardzo nie zrozumieli, że tych łapek w dół by było może kilka. O, ten film ma 20 200 wyświetleń. No bo jednak jest 1117 łapek w górę, a 228 łapek w dół. 244 komentarze. No tutaj statystyki kanału trochę mi podbiło, to trzeba przyznać. No ale widzicie, no z kosztem dużej popularności koszt jest właśnie taki, że... No, że też się trafia na debili po prostu więcej. Nie robię żadnych rajdów. Ej, nawet się... czytam jakieś pierdoły, wy dalej siedzicie, nie? No spoko. Co tam jeszcze tu napisaliście? No, żadnego dzwonka od YouTube, myślałem, że dzisiaj odpuściłeś. No widzisz, no niestety, trzeba wchodzić. No, znaczy wiesz, powiem ci tak, Wojny. Stream jest codziennie, oprócz czwartku. W weekendy od 13, normalnie od 18. Tak raczej zapamiętaj, gdyby się cokolwiek zmieniało, to mogę pisać o tym na Discordzie na przykład, więc jakbyś dołączył, tylko musisz od czasu do czasu coś tam pisać. Kto wygrał trzeciego giveawaya? Midif. Jest Kiszak, Major Suchodolski i Midif. Wygląda to jak na totalnie ustawione coś, nie? Tak, ale no spoko. Czekaj, a to, że ktoś dał like... Nie mówię, że... Mówię, że pewnie paru osobom mogłoby się to nie podobać ale tych lajków na pewno by nie było aż ponad 200, bo po prostu widzę też po tych komentarzach, które się pojawiają, bo wyobraźcie sobie tak, że takich durnych komentarzy było może nawet z 50, a nie wszyscy zostawiają komentarze, więc takich durnych ludzi było jeszcze więcej i oni mogli zostawić łapki w dół, więc dlatego jest ich aż ponad 200, no to tak się mniej więcej tak wyglądają zazwyczaj statystyki YouTube'a. Najwięcej jest wyświetleń, potem jakaś część z tego to są oceny, a jakaś część z tego jeszcze mniejsza to są dopiero komentarze. Więc no, wychodzi z jakiejś tam... Oczywiście, to nie jest 100%, ale takie jest największe prawdopodobieństwo. Patrząc po tym, co się dzieje, więc no cóż. Prawdopodobnie większość osób to po prostu byli głupi ludzie, którzy tego totalnie nie zrozumieli, albo nie mogli się pogodzić z tą informacją, albo nie wiem co jeszcze, albo nie obejrzeli filmu, tylko stwierdzili po sparodiowanym tytule i miniaturce, że to będzie coś głupiego, nie? Więc to ma taki trochę topór obosieczny, ale no, trzeba było tak zrobić. Ja tu patrzę,
Tak, Kisza pierwszego wygrał, no. Ja tu patrzę na licznik, chcę się, że pomimo pogadanki ludzie siedzą, a potem zorientowałem się, że mi się zaciął. A mi nie, no jest ponad 100. 120, coś takiego, bo nawet się teraz przeskoczyło. Także no fajnie, nie, no mi się z wami spoko siedzi. Nawet bym sobie tutaj mógł jeszcze coś porobić takiego luźnego. A tu jeszcze miał jakieś powiadomienie. Czekajcie, bo tu jest... Archie, kto to mówi? Bo ja napisałem jakiś tam komentarz pod filmikiem Kairosa. Zastanawiałem się, czy Kairos w tych swoich, tych... No to są gówno ciekawostki, on sobie na szczęście zdaje z tego sprawę, nie? W sensie to tak taka seria ma być. Spoko, mogę szanować. Tylko coś tam chyba nie wiedział, że jest taki kod jak first person i ja mu tam napisałem. I czekajcie, kto mi tu co odpisał jeszcze niby? Archie, kto to mówi? Aha, dobra, że ja napisałem, że Gothic 4 powstaje. Dobra, czyli to było takie XD, w sensie puszczenie oczka w moją stronę. To spoko, że ludzie zrozumieli. Jest dobrze. Ja lubię, jak ludzie rozumieją rzeczy, które chcę przekazać na przykład, bo to jest zawsze bardzo miłe. No, to, dobra, no nie wiem, ale to nie ma co przedłużać. Jaki mieczyk masz? To jest miecz Roda. Dwuręczny. U mnie 230. Jak 230? Jak tyle nawet w piku chyba nie było. Aż sprawdzę. A, 212 było. Najwyższa liczba transmisji równoległych. Także nawet taka niezła, spora, można powiedzieć. Ale co ja wam mam do powiedzenia? Kończymy. No, jutro jeszcze jeden stream z Gothica. Czwartek jest wolne, to tam wiadomo. Pewnie w piątek będziemy kontynuować. I się zastanawiam, czy w weekend robić apokalipsę modów, czy docisnąć tego Gothica do końca. Bo w ile streamów się robi Gothica 2? Bez Nocy Kruka, nie? No tyle, że na padzie. Troszkę wolniej mi to idzie. I robimy jakieś jaja i pierdoły, więc w sumie też się trochę zwalnia. To by było tak, 3, 4, 6 streamów, dałbym radę? No jak nie, to by się tam gdzieś w poniedziałek jeszcze zrobiło streama czy coś. Apokalipsę rób, mówicie, żeby jednak zrobić. Bo to będzie też Gothic, nie? Ale jednak mody, takie przerzucanie się. Już nie będę grał wtedy znowu na padzie pewnie, tylko normalnie, odzwyczaję się, bo o to się trochę tak martwię, że znowu się będę musiał przyzwyczaić do klawiatury, a potem po dwóch dniach znowu dopada. Apokalipsen modem dawaj machen. Dobrze, to dobra, to pomyślę jeszcze, ale no do weekendu jeszcze daleko. W każdym razie jutro stream o 18, zapraszam na fanpage i Discord, kto tam nie dołączył, to warto, bo fajne rzeczy są i w ogóle. Co to jest, takie statystyki. No i co, dzięki za oglądanie, lucy, łapki, dotacje, suby, miłego wieczoru, nocy, co tam będziecie teraz robić, to sobie róbcie. Ja będę jak coś na Discordzie pewnie sobie siedział, coś tam można pogadać czy popisać. No, no i do jutra. I trzymajcie się i... Muszę wyjść, żeby mieć ten. I co by wam dopuścić na koniec? Muzyka. A, macie tak, żeby było tak fajnie. No, to trzymajcie się i pa pa. Slipping up. Look what I'm whipping up.